Rozpocznie się pojedynek drugiej rundy europejskich pucharów w koszykówce mężczyzn pomiędzy Nobilesem Włocławek i Kerment KC. Zespół węgierski, który w pierwszym pojedynku wygrał Węgier. Tak przedstawia się obraz dzisiejszych przeciwników Nobilesu Włocławek. Drużynę z Włocławka Państwo zapewne dobrze znają, nie trzeba jej tak szczegółowo przedstawiać. Zastanawiamy się natomiast nad tym, jak zaprezentują się gospodarze w dzisiejszym spotkaniu. Zastanawiamy się dlatego, ponieważ w ostatnich pojedynkach ligowych Nobilet nie błyszczał formą. Ten pamiętny pojedynek w ostatnim spotkaniu u siebie za Stalem Zielona Góra dostarczył sporo emocji, ale sporo emocji in minus, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy gospodarze, czyli Nobilet, dwukrotnie, to prawda, nie ukrywajmy tego, wicemistrz Polski, nie mógł się odnaleźć. Nie wychodziły żadne zagrania Nobilesowi ani w obronie, ani w ataku. Było widać niezgranie tej piątki, która wyszła na parkiet. No i po prostu pierwsza połowa przegrana różnicą 14 punktów z ostatnim w tabeli za Stalem Zielona Góra. Dopiero w drugiej połowie po na pewno cennych uwagach trenera Krajewskiego mobilizacja, pełna mobilizacja w szeregach Nobilesu i straty te zostały odrobione. Włocławianie wygrali to spotkanie. Jak będzie dzisiaj? No trudno przewidywać. 23 punkty, aby awansować dalej, muszą odrobić Włocławianie. Nobiles ciągle w czołówce krajowej. Dzisiaj mistrzostwo Polski, ostatnio trzecie miejsce. Zespół, który w ubiegłym sezonie doskonale radził sobie w rozgrywkach europejskich pucharów, bo wystarczy przypomnieć, że grał w grupie półfinałowej z tak słabymi zespołami jak włoski Benetton, Treviso, jak hiszpański Taubres Vitoria, czy zespół niezwykle ograny w europejskich pucharach Maccabi Tel Aviv, Izraela. I trzeba przyznać, że radził sobie naprawdę nieźle. Radzi sobie bardzo dobrze. Ostatnie uwagi trenera Nobilesu. Tak, tak. Tam i uważaj pod kosze, bo możesz dostać podanie pod kosze. Ja pójdę do przodu. Tak wyglądały pokrótce uwagi do Wojciecha Pietrzaka, młodego zawodnika, 20-latka, i do Tomasza Jankowskiego, jednego z dwóch aktualnych reprezentantów obok Mirosława Kabały naszej kadry. Właściwie jest trzech reprezentantów drużyny Nobilesu, jeszcze Roman Olszewski, ale niestety ostatnio było tej ciężkiej kontuzji na koniec ubiegłego sezonu, nie udało się. A teraz już zawodnicy na parkiecie z numerem 9 o piłkę z Amerykaninem Corbinem będzie walczył Laszlo Ciegler, najwyższy na boisku. Na parkiecie 2 metry, 15 centymetrów wzrostu, ale mimo to przegrał pojedynek i już Mirosław Kabała rozgrywa. Jesteśmy jeszcze, widzieli Państwo, pierwsze piątki. Tak, Węgrzy Józef Szajer z siedemką rozgrywający przy Mirosławie Kabale, z dziewiątką właśnie Ciegler, najwyższy na boisko. Ponadto Amerykanin Charles Edmondson z piątką. Pierwsze dwa punkty do gresu i do wyjścia, wprowadzenie 2-0. Ósemka Seb Szamir, Mojanowicz i oczywiście numerem 10 Ferenc Szebe. I szybko piątka Nobilesu, z siódemką Kabała, z dwunastką Griszczuk, z jedenastką Jankowski, z czternastką Korbi i z trzynastką Wojciech Pietrzak, który wyszedł dzisiaj w podstawowej piątce, zastąpił właśnie wspomnianego wcześniej Romana Olszewskiego. Pierwsze dwa punkty dla Nobilesu zdobył Igor Griszczuk. I chyba właśnie od początku Nobiles będzie musiał ruszyć szybko do ataku, uzyskać wysoką przewagę, bo po prostu jest to naprawdę duża różnica 22 punktów. Powtarzamy to po raz kolejny, no bo znamy te dobre występy Włocławia z poprzedniej rundy. Chcielibyśmy, aby tutaj było też dobrze. Środkowy obrót z numerem 9, Ciegler, pewny rzut, 2-2, Mirosław Kabała. Po wodzie Griszczuk, prawą stroną, przy nim Ciegler, również Szebe, kapitan zespołu. Rzut nieudany, zbiera jeszcze Korbi, faulowany przez rozgrywającego zespołu węgierskiego Józefa Szajera. I zespół Nobilesu, a konkretnie czarne skóry, Ike Corbin będzie wykonywał rzuty wolne, pierwsze rzuty wolne w tym spotkaniu. Liczymy na udany występ dzisiaj Ajka Korbiego, który w poprzednim spotkaniu odnalazł się dopiero w drugiej połowie, zagrał bardzo dobrze w obronie i również potrafił znaleźć się pod koszem ataku. Tutaj trzeba od początku już narzucić ostre tempo, ostro grać i w obronie, nie dać sobie rzucić dużo koszy, a także udanie atakować
przerwie kończyć. Jeden punkt Korbina, 3-2. Szygler. Szajer do Szebe. Szygler, znowu ten wysoki zawodnik, 2 m 15 cm. On może królować tu na tablicach, tak? Kolejne dwa punkty. Zastanawialiśmy się przez spotkanie, prawda? Najwyższe 2-15. Zastanawialiśmy się po prostu, co on będzie grał, czy to ten wzrost będzie mu pomocny, czy może nieraz będzie mu przeszkadzał, ale widać, że jak na razie jest sprawny, potrafi pod koszem znaleźć, ustawić, zastawić i również celnie rzucić. 4-3 prowadzenie. Szajer do Szebe. Będzie. Znowu Czigler, cały czas piłka do niego, raz z prawej strony, raz z lewej. Ten zawodnik Jankowski zbiera, Kabała, szybki kontratak. Będzie podanie do Bliszczuka, chyba trochę za późno. Jeszcze raz Mirosław Kabała. Za 3. Trzeba szukać rozwiązań również w rzutach za 3 punkty, aby tą różnicę jak najszybciej odrobić. Na pewno trudne zadanie będzie miał dzisiaj Tomek Jankowski, który pilnuje wysokiego Cziglera. I będzie musiał bardzo, bardzo... Piłka dla Nowilesu. Mujanowicz nie doszedł do tego podania i Kabała rozpocznie. Mówiliśmy o reprezentantach grających w obu zespołach. No trzeba wspomnieć o tym, że Igor Bryszczuk jest również cały czas aktualnym reprezentantem Białorusi. Natomiast Mujanowicz nie występował, nie ma na swoim koncie występu. Jankowski występował w reprezentacji Jugosławii czy też Serbii. Faulowany Jankowski przez Szamira Mujanowicza. Bardzo ładnie teraz walczył pod koszem Tomek Jankowski, walczył z tym najwyższym Cziglerem. Sędziowie są bardzo dokładni, a my powiedzmy, że dzisiejsze spotkanie sędziują Karel Brum z Czech i Genrich Beksich z Białorusi. Dosyć trudne nazwisko, ale tak Bryszczuk, Białorusin i Czech prowadzą dzisiejsze spotkanie. Nieudana akcja Nobilesu, niecelne rzuty Bliszczuka za 3 punkty i rozpoczynają Czesi i Józef Szajer. Oczywiście Węgrzy. Czigler. Edmondson o tablicę, nie trafił, Korbi zbiera, tak. Pokojnie przejął piłkę i Kabała, rozgrywający reprezentacji Polski Nobilesu Wrocławek, wyprowadza kolejny atak Wrocławian. 6-4 prowadzi Nobiles, to tylko 2 punktami. Kolejna próba za 3 i niewiele brakowało, by się udało. Piłka odbiła się i wyszła ponad obręcz kosza. No, Mirosław Kabała na pewno będzie często próbował tych rzutów za 3 punkty. Kroki kroków Edmondsona. Ładnie wyłapali sędziowie to przewinienie ciemnoskórego gracza z Węgier i znowu wynik nie ulega zmianie. 2 razy atakowali Węgrzy, niecelne rzuty na kosz, 2 razy Nobiles również niecelnie i 6-4 cały czas prowadzi Nobiles. Teraz Wojciech Pietrzak, bardzo ładna akcja Korbiego, Korbina z Wojciechem Pietrzakiem. Ten młody 20-letni gracz Nobilesu zakończył swoją akcję celnym rzutem i 2 punktami, 8-4. Powtórka tej akcji, Pietrzak doskonale dwutaktem z lewej strony i 8-4 dla Nobilesu. I zablokowane podanie, szybki kontratak, Bryszczuk Kabała z lewej strony, właśnie on przy piłce, faulowany. Faulowany. Igor zagrywał do Kabały i ten wywalczył faul, że można tak to powiedzieć, rzuty wolne wykonywał będzie Mirosław Kabała. Józef Szajer nie miał innego wyjścia, praktycznie zablokował Mirosława Kabałę w nieprzepisowy sposób i ten będzie wykonywał rzuty wolne na 15 minut 44 sekundy do końca pierwszej połowy. 8-4 dla Nobilesu i szansa powiększenia tej przewagi. Kabała. Ale jakże inny zespół tutaj dzisiaj na parkiecie oglądamy, jeżeli chodzi o Nobiles Wrocławek. Gra z werwą, ładnie broni, wyprowadza szybkie kontry. To jest to, czego brakowało właśnie w meczu za Stalem. Cały czas do tego powracam, no ale cóż. Węgrzy. Szebe. Edmondson. Szajer. Szebe. Do Cziglera. Ten ostatni dotyka piłki i rozpoczyna
Nobiles szybko chciał Korbin do Griszczyka, ale sędzia oczywiście musi... Trochę na siłę szukają Ciglera w każdej sytuacji pod tablicą. Te pierwsze dwie akcje były bardzo udane i rzeczywiście ten wysoki Węgier poradził sobie doskonale. Teraz jednak, kiedy ta obrona jest bardzo szczelna, zagęszczona, trudno jest dokładnie podać do Ciglera i ten nie miał okazji tym razem wykończyć skutecznie tej akcji. Boku zespół Nobilesów, Kabała do Pietrzaka, Griszczów. Do środka, Kabała. Bardzo szybko się przemieszcza ten zawodnik. Faul Jankowskiego. Nie, 3 sekundy. 3 sekundy odpisane Tomkowi Jankowskiemu. Czyli nie udało się zakończyć tej akcji. Takie przewinienie dosyć rzadko odpisywane przez sędziów. No ale jednak tym razem Tomek Jankowski troszeczkę zaspał i rozpoczynają Węgrzy. Ciegler. Przy nim Jankowski już. I teraz Szebe za 3 nie trafia. Kto zbierze? Korbin czy Edmondson? Edmondson. Nie udało się i teraz Jankowski. Szybka kontra mi się przydała, ale nie ma co się spieszyć, już cała piątka Węgrów wróciła. Korbin. Ze skrzydła Korbin. Trafił! Wydawało się, że ta piłka wyjdzie po uderzeniu o obręcz, ale jednak padła do kosza. 2 punkty, 11 do 4, a więc różnicą 7 punktów prowadzi Nobiles i tych punktów musi zdobywać coraz więcej. Szebe. Przy nim Griszczuk, Edmondson ze skrzydła, nie trafi Jankowski, doskonale sobie radzi. I kontra, Kabała, czeka na partnerów, teraz jest Griszczuk, ustawia. Jankowski, piękne wejście Tomasza Jankowskiego, tym się korzy, zaliczony bowiem piłka była nad obręczą. 11 do 4, 13 do 4 po rzucie Jankowskiego, bardzo udana akcja, widzimy Griszczuk przy piłce, wchodzi Jankowski do środka, otrzymuje bardzo precyzyjne podanie i rzut, który bija obręczy czarnoskóry Charles Edmondson, ale punkty zaliczone, 13 do 4, 7-punktowa przewaga na 14 minut i 19 sekund do końca pierwszej połowy, tak, 9-punktowa i jeśli w tym tempie będą odrabiać straty, to koszykarze z Wrocławka na pewno możemy liczyć na spore sukcesy. Było to bardzo dużo do odrobienia, mało kto liczył, chociaż ci najwierniejsi kibice oczywiście liczyli na to. No my też po cichu liczyliśmy, że jednak Nobiles jest w stanie odrobić tę różnicę. No jak na razie udowadnia, że osiągnięty sukces poprzedni, to jest wypadek w Europie Nobilesu nie był przypadkowy. Jest to druga runda tegorocznych rozgrywek Pucharu Europy. W pierwszej rundzie Nobiles nie występował, miał wolny los i to jest pierwszy rywal Wrocławia. Ciegler daleko od kosza tym razem. Szajer szuka partnerów. Teraz mu wyszedł Mujanowicz. Szajer. Febe. Edmondson. Przy nim Korbi. Fał Korbina. A więc takie pary się potworzyły w obronie. Ike Korbin pilnuje Charlesa Edmondsona, a Tomasz Jankowski tego najwyższego Laszlo Ciglera. Jankowski radzi sobie z każdej minuty na minutę coraz lepiej. Rzuty wolne wykonuje Edmondson. Jest to pierwszy punkt tego zawodnika, który w pojedynku na Węgrzech zdobył aż 20 punktów dla swojego zespołu. I teraz drugi rzut również celny, 13 do 6, 7 punktów różnicy na korzyść Nobilesu i 13 minut 50 sekund do końca pierwszej połowy. Griszczuk niecelnie i jest jeszcze Kabała spokojnie. Piękne podanie do Korbina, dobitka Korbina, 2 punkty zaliczone, faulowany jeszcze przez Ciglera, rzut dodatkowy. Bardzo ładnie zachował się teraz Ike Korbin, który pierwsze wejście miał nieudane. Ta piłka gdzieś chyba mu wyszła z nadgarstka. Nie właśnie ta akcja, wyrzucił piłkę do góry, odbiła się o tablicę, potem jeszcze raz wyszedł w górę, dobił ją leciutko i 15 do 6, czyli znowu 9 punktów przewagi wrocławskiego Nobilesu, a teraz Korbin jeszcze ma szansę zdobyć 16 punkt dla swojego zespołu i 6 na swoje konto. Jest! 16 do 6, 10 punktów różnicy, jeszcze 12 pozostało do odrobienia. Cieszy dobra postawa Ike'a Korbina w tym spotkaniu. Na to liczyli tutaj działacze. Wspaniale, wspaniale. Montonowi odebrał tak zwana ukradziona piłka.
A tu nie wykorzystał Kabała, ale nie wykorzystał tej sytuacji doskonałego podania, jak sam na sam z koszem. Wojciech Pieczak zrobił to natomiast zimną krwią. Laszlo Ciegler, kolejne dwa punkty tego zawodnika. No sądzę, że teraz Wojciech Pieczak mógł raczej delikatnie rzucać o tablicę, wykończyć delikatnie tą akcję, a nie próbować wsadzić piłki do kosza. Pał w ataku Igora Griszczuka, z boku rozpocznie zespół węgierski Sherman, a to drugi pał Griszczuka. 42-krotny reprezentant Węgier Józef Sajer, 26-letni rozgrywający, 1,86 m wzrostu. No troszeczkę to tempo rozgrywania akcji Noblesu jak gdyby opadło. Muszą odrabiać, muszą agresywnie w obronie grać, tak jak to robi w tej chwili Igor Griszczuk. I po raz kolejny faul odgwizdany Igora Griszczuka. No robi się nieciekawie. 12 minut 51 sekund. Mamy tutaj, mamy właśnie powtórce. A to jest już trzecie przewinienie Griszczuka. Faulował tym razem kapitana zespołu węgierskiego Ferenca Szebe. I czwarte przewinienie Griszczuka. No, no niestety, proszę Państwa, to jest zupełnie niepotrzebnie. Igor Griszczuk nieco uparł się na agresywny atak. Nie powinien tego robić, biorąc pod uwagę, że sędzia bardzo drobiazgowo odgwizduje każde przewinienie. I już w tej chwili Igor Griszczuk będzie musiał bardzo uważać, by nie popełnić piątego przewinienia. No zachował się w tej sytuacji trochę jak młody gracz, nowicjusz, a nie rutynowany zawodnik, reprezentant Białorusi, 31-letni koszykarz. No nie jest to optymistyczne, biorąc pod uwagę, że do końca spotkania jeszcze jest tyle czasu. No zupełnie niepotrzebne te faule. Rozumiem, gdyby rywal atakował, wchodził na kosz, a to było dopiero rozegranie piłki. Dwa takie same błędy, dwa takie same przewinienia Griszczuka pod rząd. Tu już widzę, trener krajewski szykuje szybko zmianę i Jarosław Krusiewicz przygotowany do wejścia na parkiet. Zastąpi na pewno Igora Griszczuka. Oczywiście musi Igor Griszczuk troszeczkę odpocząć, musi zachować siły na tą decydującą rozgrywkę. Do końca pierwszej połowy 12 minut pozostało, 16 do 10 prowadzi w tej chwili Nobiles, tylko 6 punktów przewagi. Kabała do Krysiewicza. Muszą szybciej grać, więcej ruchu pod koszem, nie ma tam do kogo zagrać. Krysiewicz z Kabałą cały czas wymieniają się piłkami, teraz Pieczak się pojawił tam z lewej strony, wchodzi pod kosz. Ładna akcja Pieczaka, bardzo ładna akcja Pieczaka, chociaż wydawało się, że zabraknie siły na wyrzucenie tej piłki, to jest taki na pokonanie Ciglera. O, właśnie widzimy w powtórce, to odbił się od środkowego węgierskiego zespołu, ale piłka wspaniała, zbiórka wspaniała, okrodziona piłka, znowu Mirosław Kabała i kończy skutecznym rzutem, odebrał piłkę właśnie Ciglerowi. Mirosław Kabała, 1,86 m, Laszlo Cigler 2,15 m. Różnica wzrostu sama mówi o sobie, a widzieliśmy, jak Mirosław Kabała potrafił wyłuskać tą piłkę i o to chyba właśnie chodzi. 20 do 10, 11 minut i 10 sekund do końca pierwszej połowy. Edmondson i przy nim Korbin, faul Korbina. Odgwizdują sędziowie przewinienie Korbina. Jest to chyba 7 faul drużyny. 6. Powtórka tej akcji, Edmondson i Korbin właśnie uderzony w rękę. Chociaż ja tu widziałem po prostu, że ręka była na piłce. Decyzja należy do sędziów. Trzeba przyznać, że sędziowie są bardzo skrupulatni i odwizują nawet drobne przewinienia i w tej sytuacji, kiedy Nobiles zdaje się na te przewinienia łapać, no nie jest to najlepszy układ dla zawodników z Wrocławka. Edmondson będzie wykonywał rzuty wolne. Nie ukrywajmy, że trener krajewski nie ma dużej ławki, nie ma dużo zawodników, którzy mogliby zastąpić tych graczy z podstawowej piątki, a więc muszą uważać zawodnicy w czerwonych strojach, czyli zawodnicy Nobilesu, aby nie łapać tych przewinień jak najwięcej. Edmondson, rzuty wykorzystane, 20 do 11. 11 minut do końca pierwszej połowy. Jarosław Krysiewicz. 9 punktów przewagi Nobilesu. Krysiewicz z Kabałą. Cały czas to wszystko na linii 6 metrów. Za linią 6 metrów 25 centymetrów. Jeszcze raz Krysiewicz. Daleko, prawie przy połowie boiska. Korbin tam się nie rusza. Znowu Pieczak pojawia się tym razem z prawej strony. Kabała. Kabała ze skrzydła trafi. Proszę Państwa, numer 1 chyba w tym spotkaniu w Nobilesie. 8 punktów zdobyty, dwie ukradzione piłki, doskonała. Te akcje, nie udało się zdobyć punktów. Tak.
i na skrzydle, i pod koszem, no i na rozegraniu, tam gdzie powinien być Mirosław Kabała, potrafi się znaleźć. 22-11. I Szebe, przy nim Krysiewicz, Szebe, Cigler. Kroki, były kroki. Dwa punkty Ciglera. Trener Kajewski pokazywał sędziom, że kroki były popełnione przez Szamo. Niestety sędziowie nie odgwizdali tego i dwa punkty dla Węgrów. Na powtórce widzieliśmy akcję Ciglera, kiedy to zdobył punkty po podaniu Szebe, który właśnie popełnił błąd kroków, dość ewidentny teraz. Mike Corbin, dwa punkty, pięknie znalazł swojego kolegę z drużyny Mirosław Kabała, zagrał podaniem po koźle. Jeszcze raz ta akcja, o, podanie, wejście zdecydowane, Edmondson nie dał rady oderprzeć tego ataku Corbina i 24-13. Chyba różnica wagowa trochę zadecydowała, 115 kilo Corbina, nieco mniej, o wiele mniej Edmondsona. I... A przed chwilą pierwsze punkty zdobył Serb Shamir Mujanović. 24-15, 9 punktów. Muszą agresywniej grać. 9 minut do końca pierwszej połowy, a teraz Pietrzak był faulowany przez Szebę. Drugie przewinienie Szebę i z boku rozpocznie Nobiles. Nobiles, Kabała na skrzydle. Piękne zagranie do Korbiego i dwa punkty Ike Corby. Jakże dobre spotkanie rozgrywa dzisiaj Mirosław Kabała, 1,86 m, przypominam, 86 kg, 29 lat, rozgrywający nasz reprezentant. I przewinienie rozgrywającego Józefa Szajera. Nie ma. Sędzia upomina Mujanovicza, że za takie krytykowanie decyzji sędziowskich może podyktować przewinienie techniczne. I jeszcze raz rozpocznie Mirosław Kabała. W międzyczasie zmiana. Właśnie Mujanović opuszcza parkiet, a pojawia się István Erszek. Mirosław Kabała do Krysiewicza. I spokojnie teraz. Tu słyszę, jak trener Krajewski podpowiada wyjść z tego kąta. Ale nie ma do kogo zagrać. Pięknie przebiegł teraz Wojciech Pietrzak, Krzysiewicz. Tomasz Jankowski, czy zdoła przez ręce przebiegł? Tak, wysoki Laszlo. Cigler tam wyciągnął swoje długie ręce w górę, ale Tomasz Jankowski był bardziej chytry. Ominął to, dwa punkty, 28-15. 13 punktami prowadzą już Włocławianie. I jesteśmy teraz bliżej odrobienia strat. 9 punktów, a właściwie 10, bowiem Nobiles musi wygrać różnicą 23 punktów, aby awansować dalej. 22 punkty to by był remis, a żeby awansować dalej trzeba wygrać 23 punktami. Teraz Szajer troszeczkę się pogubił, ale jest Szebe. Sędziowie odgwizdują przewinienie w ataku, kosz niezaliczony. Troszeczkę zamieszania było, ale wszystko już wyjaśnione. To, co mówił Robert niedawno, że sędziowie bardzo skrupulatnie odgwizdują wszystkie nieprawidłowości, jeżeli chodzi o grę. I rozpoczyna Nobiles. Jarosław Krysiewicz. Teraz właśnie ten zawodnik numerem 10 zajął się chyba rozgrywaniem. Jarosław Krysiewicz, Mirosław Kabała szuka dogodnych pozycji do rzutu. Mirosław Pietrzak i przewinienie, tak, fał w ataku. Było widać podczas tego dwutaktu. Odpychał swojego rywala łokciem. Wojciech Pietrzak niepotrzebnie. Jest to młody, jak wspomniałem, 20-letni zawodnik Nobilesu Wocławek. Troszeczkę jeszcze go nerwy, temperament ponosi. Tutaj mógł spokojnie przeczekać, odegrać tę piłkę na koło, tam byli jego partnerzy. Szkoda, bo mogła ta akcja być zakończona kolejnymi punktami i ta różnica by dalej wzrastała. 28-15, przypominam, prowadzi Nobiles. 7 minut 40 sekund do końca pierwszej połowy. Edmondson rzut, nie trafił, zbiera Kabała i szybka kontra. Kabała do Korbina i Korbin faulowany przez
Bojanowicka. Nie, to był numerem 6, przepraszam, Erszek. Chciał Korbin od razu w powietrzu odegrać do Tomka Jankowskiego, który tam pod koszem przebiegał, ale był faulowany z tyłu przez Erszeka, który w tej chwili opuszcza parkiet, a podobnie na boisku pojawia się Szamil Mujanowicz. Rzuty wolne Ajk Korbin. Poprzednim razem wykorzystał obydwa rzuty. Teraz także pierwszy celny 29-15. Oraz drugi Ajk Korbin. 2 metry 4 cm wzrostu. Skrzydłowy i center. Drugi rzut wolny, niewykorzystany, zbiera Mujanowicz i rozpoczynają Węgrzy. Szajer, reżyser gry. Widzimy, 29 do 15, w tej chwili 7 minut 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Szebe, Ziegler, Szebe, Szajer za 3. Nie trafił, kto zbierze? Alcorbi i szybka kontra, Mirosław Kabała, ale chyba zaczeka na kolegów. Tak, jest pieczak na skrzydle. Ponownie Kabała. Tomek Jankowski, Mirosław Kabała, który dzisiaj dwoi się i troi, jest na skrzydle, jest na rozegraniu, teraz czeka, aż partnerzy się ustawią. Na drugim skrzydle Przemysł Wojciech Pietrzak, ale zablokowany przez Edmondsona. Ładna akcja Wojtka Pietrzaka, gdyby była doprowadzona do końca. Rozpoczyna Nobiles ponownie, Mirosław Kabała. Tomek Jankowski wyszedł znakomicie, znakomicie znalazł dziurę pod koszem Tomasz Jankowski, ale też znakomicie, podkreślam to po raz kolejny, o właśnie, widzimy to w powtórce, znakomicie znalazł Tomka Jankowskiego Mirosław Kabała. 2 punkty dla Tomka Jankowskiego, dla Nobilesu, który prowadzi w tej chwili 31 do 15, czyli różnicą 16 punktów, Szebe za 3, nie trafia, Korbin zbiera. Tak, tak powinni wrocławianie grać w dzisiejszym spotkaniu, nie dać rzucić sobie dużo punktów, a samemu oczywiście rzucać jak najwięcej i na razie wywiązują się z tego praktycznie w 100%. 31 do 15, 6 minut do końca pierwszej połowy, Mirosław Kabała za 3, daleko wycofał się, nie trafił. No troszeczkę chyba pospieszył się Mirosław Kabała, ale tutaj na rozgrzewce, gdy go obserwowałem, to z tych pozycji Mirosław Kabała rzucał takie właśnie rzuty za 3 punkty, no ale wówczas nie było przed nim rywali. Teraz nieporozumienie w drużynie węgierskiej. Szebe podawał do Edmondsona, a ten się w ogóle nie zorientował. I piłka wychodzi za linię końcową. O drugi czas poprosił teraz trener Węgrów Imre Patanaj. A my posłuchajmy może, co trener Krajewski ma ciekawego do przekazania swoim podopiecznym. Przerwa już praktycznie się zakończyła, jeżeli chodzi o Włocławek. Trener Krajewski tylko jakieś uwagi ma do Mirosława Kabały. My oglądamy w przerwie oczywiście tą grupę taneczną dziewczyn, która tutaj już od kilku sezonów umila wszystkie przerwy kibicom, zawodnikom, swoim tańcem. Jak już wspominałem, trener Krajewski ma tylko pojedyncze uwagi do Kabały. W tej chwili widzimy do Wojciecha Pietrzaka. Natomiast trener Patanaj coraz więcej mówi, na pewno ma więcej uwag do swoich z kolei podopiecznych, bowiem no Węgrzy dzisiaj grają chyba słabiej, chociaż trudno powiedzieć, nie obserwowałem tego pojedynku, który odbył się tam na Węgrzech. Może Węgrzy grają swoje, a Nobiles zagrało wówczas tak słabo, teraz gra lepiej, no, ale to są takie gdybania. Czas zakończony teraz, gra toczy się dalej, Mirosław Kabała, widzimy 5 minut 28, 7 sekund do końca pierwszej połowy, 31 do 15, więc różnicą 16 punktów prowadzi Nobiles. Jarosław Krysiewicz zdecydował się na rzut, trafił, 2 punkty Jarosława Krysiewicza, ładnie się zachował Jarosław Krysiewicz, przed pod kosz, zatrzymał się, zobaczył, że nie ma partnerów, ale jego rywal nieco odszedł od niego na 1-2 kroki i miał miejsce do oddania rzutu, wykorzystał to, 33 do 15 prowadzi Nobiles. Ale rozgrywają Węgrzy, Mujanowicz za 3 nie trafi i Jarosław Krysiewicz zbiera tą piłkę. Szybka kontra będzie, nie, spokojnie, już Mirosław Kabała, Jarosław Krysiewicz ustawia swoich kolegów, Wojciech Pietrzak. Ajk Korbin zdecydował się na rzut, nie trafił, kto zbierze tą piłkę, wybił Tomek Jankowski, tak,
też mi się udawało, że to właśnie Tomasz Jankowski dotknął ostatnio tej piłki i rozpoczną Węgrzy. No szkoda tego rzutu Korbina, że niewykorzystany był. A rozpoczynają po raz kolejny Węgrzy i Józef Szajem. 33, przypominam, do 15 prowadzi Nobiles. Ciegler sam, pivot i dwa punkty. Tym razem Tomek Jankowski nie dał rady. I spokojnie. Jarosław Misiewicz, 33 do 17. Jak Państwo widzą, 4 minuty 15 sekund do końca pierwszej połowy. No i myśmy takie dywagacje z Robertem tutaj przed spotkaniem przeprowadzili i stwierdziliśmy, że aby odrobić te straty, Wrocławianie muszą pierwszą połowę wygrać co najmniej różnicą 14 punktów. No, jak na razie są na dobrej drodze, aby ten plan, jak gdyby założony przez nas, wykonać. Faulowany Heinz Korbin będzie wykonywał rzuty wolne, oby były one skuteczniejsze niż poprzednim razem, bo on tylko jeden wykorzystał. No, tym razem niestety pierwszy rzut niecelny. 33 do 17. Prowadzi Nobiles. Heinz Korbin, drugi rzut wolny. Drugi już celny, 34 do 17. I Józef Szajer zawsze rozpoczyna wszystkie akcje Węgrów. Edmondson, czyli Korbin, ale bardzo ładnie oszukał w tej chwili swojego rywala. Edmondson wykonał zwrot taki pojedynczy i wyszedł na czystą pozycję. Oczywiście to wybicie Tomka Jankowskiego nic nie dało, bowiem piłka znajdowała się już nad obręczą kosza i te dwa punkty zaliczone dla Węgrów. 34 do 19. Nobiles, Ike Korbin, Wojciech Pietrzak. Teraz na nietypowej pozycji, na środku, na wygraniu, ale już jest Mirosław Kabała, ten zawodnik, który tam się powinien znaleźć. Gdzie są partnerzy? Zagrał troszeczkę na oślep do Tomasza Jankowskiego. Ten na szczęście się zorientował. Teraz troszeczkę pogubili się. Mirosław Kabała. Przerwana akcja i rozpoczną Węgrzy. Rozpieszyli się teraz z tym rzutem wrocławianie, bowiem czas 30 sekund na rozegranie tej akcji już upływał. Musiał Mirosław Kabała rzucać i Węgrzy. Edmondson, przynajmniej znowu Korbin. Szajer, Mujanowicz, Febe. Szajer. Szebe. Nie trafił, no wydawało się z bardzo prostej pozycji, nie trafił, a tu Mujanowicz zbierał to, tą dobitkę zebrał. Dobijał i dwa punkty dla Węgrów, 34 do 21 prowadzi w tej chwili Nobiles, o czas poprosił trener. Trener Krajewski. Stoimy panowie w tym ataku, więc dlatego nie ma pozycji. Ma jakieś uwagi do poza swoich... tym wykorzystywać, powiedziałem Zwodnika. Mirek, nie bój się rzutu za trzy. Jest Jarek, to samo no. Jest możliwość rzutu, rzucamy, nie boimy się no. Tylko tym możemy wygrać. Bo panowie, mamy przewagę 13. Utrzymujmy, jest druga połowa. My nie musimy odrobić 22 od razu. Ze spokojem 13-15. Natomiast większa pomoc musi być, bo grają na tego Ajkiego, co Ajki kryje. Trzeba mu tam pomóc. Tomek, tak jak tu idą zasłony, zostawaj, odwracaj się, tak jak teraz wyłączyłeś całkowicie podanie do wysokich. Już się odwracaj się, Ajki twojego bierze, ty się odwracaj, nie ma podania do nich. Żebyś cały czas przed nimi stał. Słyszeliśmy, jakie uwagi mieli trenerzy Nobilesu. Więcej rzutów za trzy punkty Krysiewicza, Kabały i to, co my chyba troszeczkę też przed spotkaniem planowaliśmy, że od razu nie trzeba odrobić tych 22 punktów, wystarczy 13-15 punktów, my stawialiśmy na 14, a więc zostało to wypośrodkowane i faktycznie chyba więcej rzutów za trzy punkty i Krysiewicza, i Kabały. Kabała może tym jednym niepowodzeniem się trochę przejął, a teraz moim zdaniem dziwna decyzja sędziego, odgwizdany fał w ataku Jarosława Krysiewicza. Właśnie widzimy to w powtórce. To raczej Szebe nie stał w miejscu, a poruszał się w stronę właśnie Krysiewicza. No ale decyzja sędziów jest ostateczna i Węgrzy. Szajer, bardzo ładne wejście Szajera. Dwa punkty, 34-23, już tylko różnicą 11 punktów Nobiles prowadzi 2 minuty 18 sekund. Widzimy w powtórce wejście Józefa Szajera. Teraz trzeba akcję kończyć celnymi rzutami. Niecelnie Tomasz Jankowski.
Zbierają Węgrzy i rozpoczyna znowu Józef Szajer. Do Szebe, Ferenc Szebe, kapitan drużyny. Fał ataku Szebego. Nie Ciglera. Sędziowie uznali, że to Laszlo Cigler faulował. Trzecie przewinienie tego najwyższego na parkiecie zawodnika i Nobiles. Widzimy, minuta 50 do końca pierwszej połowy. 34-23 prowadzi Wrocławek. Na szczęście tą piłkę zebrał jeszcze Kabała. Korbin przerzucił, jest Pietrzak faulowany przez Mujanowicza. Nie prezentuje się tak bardzo dobrze jak w pierwszym spotkaniu pomiędzy Ferment. No widzimy powtórkę w tej chwili. Tak, faulował Mujanowicz, trzymał rękę Pietrzaka i Wojciech Pietrzak, dwa rzuty wolne, 34-23. Ta różnica zmalała, było już tak dobrze, 17 punktami Nobiles prowadzi. Ale chyba ważne jest to właśnie, żeby do końca pierwszego spotkania tylko minuta 41 sekund, by zawodnicy z Włocławka utrzymali kilkunastopunktową przewagę do przerwy, a po przerwie odrobili dalszą część straty. Teraz udany rzut wolny Pietrzaka, druga próba. Niewykorzystana, zbiera Szebę. Uspokaja grę i Szajer wyprowadza, pokazuje swoim kolegom zespołu, w jaki sposób będzie rozprowadzana piłka. Nie ma zbyt wiele ruchu, teraz Edmondson, wszystko jeszcze daleko od kosza. Próba za trzy, nieudana, ale jeszcze Mujanowicz zdołał wybić tą piłkę i ona trafiła z powrotem do rozgrywającego Szajera, Szebę. No najważniejsze to, o czym mówiłeś i to, co trener Krajewski powiedział w tej przerwie swoim zawodnikom, żeby tą połowę zakończyć różnicą kilkunastu punktów, 13-15, my też tak mówiliśmy, że pierwsza połowa musi zakończyć, prawda, tą różnicą 14 punktów. No i to teraz jest najważniejsze. Udało się przejąć piłkę, Mirosław Kabała poczekał na kolegów zespołu, Krysiewicz za trzy punkty, Jarosław Krysiewicz. Ten rzut był naprawdę w tym momencie bardzo potrzebny, 38-23. Jest bardzo doświadczony zawodnik, trafił z Agroparu Kraśnik do Włocławka, przedtem zdążył już wystąpić w ponad 200 pierwszoligowych spotkaniach, średnio rzucał w meczach 7 punktów. No a teraz w najodpowiedniejszym momencie chyba trafił za linii 6 metrów 25 centymetrów, zwiększając przewagę Nobilesu do 15 punktów, 38-23, teraz na 20 sekund do końca pierwszej połowy. Coraz mniej czasu do rozegrania ataku mają zawodnicy z Węgier. Edmondson decyduje się na rzut, nieprzygotowany, zasłonięty przez Korbina, Kabała wyprowadza szybki atak. 4 sekundy, czy zdąży Jankowski? 2 punkty zaliczone, faul jeszcze na Jankowskim i rzut dodatkowy. Piękna końcówka w wykonaniu Nobilesu. Wręcz końcówka dla zespołu z Włocławka. O, widzimy powtórkę, szybkie wyprowadzenie piłki przez Kabały. Znakomicie znalazł tą Jankowskiego i tu faulowany przez Szajera. 40-23, 17 punktów i na 3 sekundy do zakończenia pierwszej połowy. O czas poprosił trener Krajewski, postajmy co na te 3 sekundy. Bez faulu! Wyrzut Tatar, jeden Tatar, który zagłusza Wdowia, która wypełniła znowu salę opinii po trzecim, jak zwykle zresztą nie tylko na pojedynkach pucharowych, ale także na ligowych. Wzmaga się doping, trudno się dziwić, 17 punktów, a Tomasz Jankowski za chwilę będzie miał okazję jeszcze zwiększyć tę przewagę do 18 punktów i pierwsza połowa oby zakończyła się rezultatem 41-23, bo myślę, że w ciągu 3 sekund zespół węgierski nie zdąży już wyprowadzić skutecznego ataku. My się emocjonujemy tak tą końcówką, ale to jest dopiero końcówka pierwszej połowy, przed nami jeszcze. A może być różnie, ale zapas pierwszej połowy na pewno jest... Węgrzy zaczynają coraz lepiej sobie radzić. No i na pewno ważną rolę odegra przygotowanie kondycyjne. A Jankowski trafia, 41-23, 2 sekundy, już jedna. Koniec, jeszcze taki rzut rozpaczy w wykonaniu kapitana zespołu węgierskiego Ferenca Szebe. 41-23, czyli 18-punktowa przewaga
po pierwszej połowie rewanżowego pojedynku drugiej rundy Pucharu Europy. Nobile z Włocławek, Kerment KC. I trzeba powiedzieć, że Nobile zagrał tak, jakbyśmy tego chcieli. Jakbyśmy sobie, nie tylko my, ale przede wszystkim telewidzowie i kibice, którzy przyszli na ten mecz, życzyli. Zapraszamy na drugą część. Rozpocznie się druga połowa spotkania drugiej rundy europejskich pucharów koszykarzy, w którym Nobile z Włocławek przed własną publicznością prowadzi 41-23 z węgierskim zespołem Termen. Punkty dla Węgrów zdobywali 12 Ziegler, 5 Edmondson, 4 Mujanowicz i 2 Szajer. Natomiast dla Nobilesu Mirosław Kabała 8, Jarosław Kusiewicz 5, Tomasz Jankowski 9, Igor Griszczyk 2, Wojciech Pietrzak 5 i Ike Corbin 12. Druga połowa rozpoczęta, szybka kontra, miała być szybka akcja. Nobilesu niestety to podanie przyjęli Węgrzy i już rozpoczyna się Szajer. Ziegler znowu wznowienie, wygrał zespół gospodarzy, ale podanie było niecelne, przejęte przez zawodników. Ziegler niecelny. Corbin zbiera piłkę i Kabała spokojnie wyprowadza pierwszy atak w drugiej połowie zespołu Nobilesu. Mirosław Kabała był na pewno zawodnikiem numer jeden, co potwierdza w tej chwili właśnie. Szkoda, że Państwo nie widzieli reakcji w tej chwili trenera Wojciecha Krajewskiego po tej akcji. Doskonałe. Z radości w górę. Doskonałe podanie właśnie Kabała. Wspaniale znalazł pan Jankowskiego. Ten wyczekał Edmondsona, który wyszedł w górę, opadł na parkiet i dopiero wtedy Tomasz Jankowski zdecydował się na rzut. Był jeszcze przy tym faulowany. Rzut wolny dodatkowy. Wykorzystany. I 44-23. 21 punktów, czyli tylko 2 punktów brakuje, by odrobić straty z pierwszego pojedynku na Węgrzech. I sądzę, że dojdzie do odrobienia tej straty, tylko czy utrzymają tą różnicę. Włocławianie do końca niecelny, że właśnie Korbin Mujanowicza. Znowu Korbin do Kabały, szybka akcja Jankowski. No i nie zdołał Jankowski przejąć. Szkoda, no chcieli szybko zagrać. Niepotrzebnie, ale jeszcze dużo czasu pozostało, 18 minut, 50 sekund do końca pojedynku. Na pewno taki obrót sprawy nieco zdeprymował zawodników węgierskich. Ziegler teraz przy piłce, wycofa do Szebe, Edmondson ze skrzydła, niecelnie, Jankowski. Najwyższy zawodnik w zespole Nobilesu, 2-0-6, Krysiewicz zastąpił Griszczuka, który w pierwszej połowie czterokrotnie przewinił, dał złapać się na faule i w pierwszej piątce, w drugiej połowie wyszedł właśnie Jarosław Krysiewicz. On teraz przy piłce, przy nim Szebę do Jankowskiego. Jankowski sam, rzut, 2 punkty! Rzut Tomasza Jankowskiego. Podkozłował pod kosz, takim półhakiem rzucił w stylu dawniej Henryka Wardaka. Widzimy ten właśnie. I 46-20. Odrobione straty z pierwszego meczu. Nawiązką, bo ta różnica... Niesamowita teraz sytuacja. Rzut Ike'a Korbiego, a właściwie taka próba zebrania tej piłki. Piłka odbiła się na Korbiego ręki i wpadła do kosza Nobilesu. Rzut samobójczy, można tak go nazwać. A teraz Tomasz Jankowski walczy i szkoda, że ta piłka ponownie jak chwilę wcześniej nie wpadła do kosza, ale Tomasz Jankowski stanie się szansą zdobycia punktów z rzutu wolnych. 46-20. Tomasz Jankowski jak na razie jest jedynym zawodnikiem Nobilesu, który zdobywa punkty. 5 punktów w tej części spotkania, 9 pierwszych razem, 14 szansa na zdobycie kolejnych, a nawet nie wiem komu przypisać punkty, które zdobył, jedyne punkty, które zdobył zespół węgierski przed chwilą, bo właściwie piłka odbiła się od rąk Ike'a Corbina i... A Tomasz Jankowski pierwszy rzut celny. Kosza. Drugi nie zbiera Ziegler i rozpoczynają Węgry. Józef Szajer 47-25, 22 punktami prowadzi Nobiles. Mujanowicz, nie, to był Szebe tam przeciskający się pod koszem na prawym skrzydle, przy nim Jarosław Krysiewicz, który nieprzepisowo zatrzymywał swojego rywala i Węgrzy rozpoczną z boku. 17 minut 20 sekund do końca spotkania, 25 dokładnie, 47-25 w tej chwili prowadzi Nobiles i chcielibyśmy, żeby właśnie taką różnicę utrzymał do końca tego spotkania właśnie Nobiles.
pierwszej połowie trener Imre Pätonaj korzystał również z Ispana Erszeka, 27-letniego zawodnika, 7-krotnego reprezentanta Węgier, ale teraz ten zawodnik również na parkiecie, niczym jednak specjalnym nie imponuje. Faul w ataku, tak, zdecydowany faul Mujanowicza, protestują zawodnicy węgierscy, ale od decyzyjnego posłucha odwołania na ławce rezerwowych przebywa najwyższy zawodnik zespołu węgierskiego, Cygler, który w pierwszej połowie, szczególnie na początku spotkania, zdobył sporo punktów, w sumie 12, Krysiewicz. Jarosław Krysiewicz, spokojnie, tu trzeba teraz rzucać, wykorzystywać każdą okazję do zdobycia punktów, aby tą różnicę powiększać. Rzut ze skrzydła Korbina, nieprzygotowany w obręcz i teraz przewinienie Tomasza Jankowskiego, który no troszeczkę chyba niepotrzebnie zabrał zawodnika węgierskiego w takiej dość jednoznacznej sytuacji, kiedy tak. Ten go mijał. Nie był to specjalnie złośliwy fał, ale daleko jeszcze od kosza zespołu włocławskiego. Mujanowicz, piękny zwrot, pivot i dwa punkty Mujanowicza, 47-27, a więc z 20 punktami. Ale trudno powiedzieć, żeby Mujanowicz, Serb grający w zespole węgierskim, błyszczał w dzisiejszym spotkaniu. W pierwszym 22 punkty, Szebe 26, w tym jakoś... Korbin, drugi rzut, pod rząd niecelny, na szczęście zebrali jeszcze tą piłkę koszykarze z Włocławka, Korbin do Kabały, no szkoda, bo może Korbin troszeczkę się załamać po tych dwóch nieudanych rzutach, mniej aktywniej grać, miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie. To się nie powinno stać, to jest doświadczony koszykarz, 29 lat, ostatnio występował w lidze japońskiej, w ogóle w tym sezonie do Jankowski. Niesamowite, wydawało się, że w takiej sytuacji nie można zepsuć, ale jednak Tomasz Jankowski zdołał zebrać piłkę i celnie dobić. Natomiast kończąc myśl o zawodnikach granicy w naszej lidze, chodzi oczywiście o czarnoskórych Amerykanów, trafili oni z najprzeróżniejszych lig, między innymi właśnie z ligi japońskiej, tak jak Korbin z Dominikany czy z Hongkongu. Tak. Szebe nie trafił, ale był faulowany przez Pietrzaka. Kończy się na rzutach wolnych. Tak. A ja chcę jeszcze powrócić na moment do tej akcji poprzedniej, ostatniej akcji do Bielsu, gdzie Tomek Jankowski zdobył dwa punkty, ale czy zauważyłeś to znakomite podanie Mirosława Kabały. Ściągnął na siebie dwóch obrońców i stojąc tyłem do Tomasza Jankowskiego zauważył, że ten wchodzi na czystą pozycję. Podał mu dwa punkty. Powtórka akcji kapitana zespołu węgierskiego, Ferenca Szebe, pierwszy rzut niecelny. Aż się nie chce wierzyć, że ten zawodnik zdobył 26 punktów w pierwszym pojedynku, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszym meczu nie zdobył żadnego punktu do tej pory. No i teraz również tych dwóch rzutów wolnych nie wykorzystał Mirosław Kabała, rozgrywający reprezentację Polski i Nobilesu. Już kilka lat temu był tym doskonale zapowiadającym koszykarzem, testowanym w reprezentacji, ale dopiero w zasadzie od ubiegłego roku trener reprezentacji Polski korzysta z jego usług jako pierwszego rozgrywającego kadry. Krysiewicz, okazja do Kabała z prawej strony, do niego podanie i dwa punkty. 51-27, 15, już niecałe 15 minut do końca spotkania. O, powtórka, Krysiewicz do Kabały i ten wykorzystał, a tutaj widzimy już poza kadru, że rozgrzewa się Igor Griszczuk. Ale trzeba przyznać, że Jarosław Krysiewicz, który zmienił Igora Griszczuka, sobie bardzo dobrze radzi. Zdobył 5 punktów w pierwszej połowie, szczególnie pod koniec pierwszej części doskonały rzut za 3 punkty. Ale jednak ma ten zawodnik nieco zaległości treningowych. Jak widzimy wchodząc, jest mocno zmęczony Igor Griszczuk, który ma w sobie 4 przewinienia na swoim koncie. Wypoczął przymusowo nieco na ławce rezerwowych. No i miejmy nadzieję, że nie ostrych za bardzo, że będzie cały czas... I Griszczuk przejął podanie. Igor Griszczuk niecelnie, Pietrzak wycofał. Jaka decyzja? Faul. Tak, faul zawodnika węgierskiego. To jest sama Pęczek, który pojawił się w drugiej części spotkania. 22-latek, najniższy w tej chwili w zespole węgierskim, 1,86 wzrostu. Zastąpił on doświadczonego Józefa Szajera, który... Również nie błyszczał w pierwszej połowie, zaledwie 2 punkty. Widzimy akcję Griszczuka. Tak. No tu wydawało się, że powinna piłka wpaść do kosza. Zebrał ją doskonale Pietrzak.
ale nic z tego. Już będzie, że wyprowadzają, nie udało się. Niecelnie, jest Korbin. Nie, zebrał. Węgrzy, jeszcze Węgrzy. Pęczek. Ten, który właśnie jest rozgrywającym w tej chwili. Mujanowicz. Edmondson również nie błyszczy na parkiecie. Teraz właśnie on przy piłce. Przy nim Jankowski. Niecelnie zbiera. Korbin zbiera praktycznie 102 piłkę pod tablicą w obronie. No w tej chwili pogubili się już zupełnie Węgrzy. Nie radzą sobie z rozegraniem ataku i muszą to wykorzystać do wyniku z Włocławka, pójść za ciosem i zdobywać kolejne punkty, bowiem przewaga wynosi już 24, czyli straty odrobione 26 po akcji Jankowskiego, czyli bardzo, bardzo szybko się to wszystko zmienia. Tomasz Jankowski zdobywa kolejne punkty, to już 10 w tej części spotkania. Kolejne punkty duetu Kabała Jankowski. A Mirosław Kabała nie tylko doskonale podaje, ale również zdobył w tym meczu już 10 punktów. 53-27 na 13 minut 36 sekund do zakończenia tego emocjonującego pojedynku. Szebe, przy nim Griszczuk, Szebe wchodzi pomiędzy dwóch. Griszczuka, jest to piąte przewinienie Igora Griszczuka. Piąte przewinienie, no nie pograł zbyt długo Igor Griszczuk, przebywał chyba na parkiecie minutę. Nie zgadza się z decyzją sędziego. No trzeba przyznać, że akurat ten sędzia, który obarczył po raz trzeci przewinieniem Igora Griszczuka, pomijając już wszelkie sprawy, upatrzył sobie zawodnika z Białorusi. Dodajmy, że jest to pan z Czech, a jego partnerem jest właśnie Białorusin. Tak. I Igor Griszczuk na 13 minut 28 sekund do końca meczu musiał opuścić parkiet. Trener Krajewski, czas dla Nobilesu. Trener Krajewski. Teraz drugi trener, asystent Wojciech Kobielski udziela uwag. Krysiewicz powróci oczywiście ponownie na parkiet. Również rozgrzewa się inny zawodnik, który w tym roku zasilił Nobilet. Były reprezentant Polski ze Śląska Wrocław, Andrzej Wierzgacz, który jeszcze dzisiaj nie miał okazji się zaprezentować w wrocławskiej publiczności. Cały czas też na ławce rezerwowych przebywa Roman Olszewski, o którym wspominaliśmy, reprezentant Polski, który nie może dojść do pełni sił po kontuzji odniesionej już po sezonie. Akcja, po której Igor Griszczuk musiał opuścić boisko. No, bardzo problematyczna sytuacja. Edmondson dwa punkty. Ale trudno podważać oczywiście decyzję sędziego. Jankowski za trzy, niecelnie. I teraz faul Korbina. Faul Korbina, który próbował zebrać piłkę po niecelnym rzucie Jankowskiego i tam zbyt mocno pchał się po prostu na Mujanowicza. Miejmy nadzieję, jest to, że drugie przewidzenie Korbina dopiero. Nie zdeprymuje to zespołu, to szybkie wejście Igora Griszczuka, bo w sumie Igor Griszczuk nie zdążył sobie pograć. Zdobył zaledwie dwa punkty, no i gdyby przeliczyć mu czas gry, to pewnie nie przebywał na parkiecie dłużej jak 10 minut. Teraz akcja Węgrów, Erfek, Mujanowicz, Szukak, Szebe, Edmondson będzie próbował zdobywać punkty, no tak, i robi to skutecznie po raz drugi. Ale tak wyglądało przez chwilę, że jak gdyby bał się rzucić za trzy punkty, bo on spojrzał, gdzie stoi, widzi, że jest za linią 6-5 cm, podkazował bliżej, dopiero rzucił. Ale koledzy będą obarczać go odpowiedzialnością za rzuty, bo wyraźnie na pozycję właśnie rzutową wyszedł Edmondson. Teraz faul, piłka z boku i zmiana w pole Nobilesu. Tomasza Jankowskiego, który doskonale sobie radzi na początku tej drugiej części spotkania, zmienił właśnie wspomniany już wcześniej przez nas Andrzej Wierzgacz. I rozpoczyna Mirosław Kabała po faulu Isztwana Erszeka. Kabała do Pieczaka. Piłka dla Nobilesu. Pieczak nie zdołał opanować piłki, ale ostatni dostał jej Edmondson i rozpoczyna po raz drugi, tym razem z drugiej strony kosza Kabała. Błąd Pieczaka, wyślizgnęła mu się piłka. Mokre, spocone dłonie. Tutaj parno jest. Hali Osiru jak zwykle przy takim nadkomplecie publiczności. Wszystko tutaj. No kto wie, czy by nie przydała się również chwila przerwy Wojciechowi Pieczakowi na ławce rezerwowych. Chwila odpoczynku. Jest to młody zawodnik, niedoświadczony, nie mający na swoim koncie zbyt dużo występów, nawet ma
pierwszoligowych parkietach, który sobie całkiem przyzwoicie w dzisiejszym spotkaniu radzi, ale widać już również zmęczenie już dość spore, a do końca meczu jeszcze ponad 12 minut, czyli bardzo, bardzo dużo. Kabała, przy nim rozgrywający Encze. I znakomity rzut Mirosława Kabały. 12 punktów Mirosława Kabały, 55-31. Prowadzi zespół Nobilesu, czyli cały czas utrzymuje się przewaga 24 punktów, wystarczająca, by awansować do trzeciej rundy pucharów, a potem już tylko pokonać rywala w trzeciej rundzie i ponownie rozgrywki półfinałowe w grupach, o których na pewno koszykarze Nobilesu marzą i również kibice chcieliby tutaj zobaczyć czołówkę europejską na parkiecie we Włocławku. No na pewno, wszystkim to się marzy po raz drugi, aby zobaczyć swój zespół w tych rozgrywkach europejskich, a również zobaczyć tych najlepszych w Europie. Zrobił piłkę Edmondson, ma pretensje do sędziów, ale oczywiście nic nie było. Korbin zagrał przepisowo, zawodnik zresztą w Włocławce jest masywnie zbudowany, silniejszy od Edmondsona, a różnica wzrostu praktycznie między nimi jest żadna. Teraz próbował samotnie Kabała, jednak był powstrzymany przez dwóch rywali i rozpoczynają Węgrzy spod własnego kosza. Szamil Mujanowicz na pewno poda do Istvana Ereszczeka, który już tam czeka. Tak właśnie ten duet rozpoczął akcję. Czyli trochę dlaczego trener węgierski Imre Pratanaj cały czas trzyma na ławce rezerwowych Ciglera, który zdobył 12 punktów w pierwszej połowie, najwyższy zawodnik na parkiecie. I mimo sytuacji, w których doskonale sobie radził mi Tomasz Jankowski, był on największym zagrożeniem pod tablicą Nobilesu. Korbin po raz kolejny zbiera piłkę w obronie, a Mirosław Kabała czeka, aż koledzy się ustawią w ataku. Tym razem nie udało się. Bardzo ładna gra Korbina. I Kabała! Znowu Kabała przejął piłkę. Cóż ten zawodnik dzisiaj robi, prawda? I Mirosław Krzysiewicz za 3 punkty. Proszę Państwa, no teraz już chyba Nobiles nie jest w stanie przegrać. 58-31. 27 punktami prowadzi włocławski klub w tej chwili, a na parkiecie pojawi się wspomniany przez Ciebie, Robert, przed chwilą Laszlo Ciglera. Zawodnik, który 58 razy występował w reprezentacji z Węgier, no i te 2,15 m wzrostu robią wrażenie. No na pewno, najwyższy w tej chwili na parkiecie. Szebe. Przynim Kusiewicz, Szebe sam i Ajk Korbin, który bał się chyba kolejnego przewinienia, zbytnio nie atakował Szebe. Ten 2 punkty zdobył, 58-33 i Nobiles. Jarosław Krysiewicz, który w tej chwili zaje się już tylko rozgrywaniem, a Mirosław Kabała no szuka pozycji do rzutu, bowiem dzisiaj wychodzi mu dużo rzutów. Korbin po raz kolejny dał się wyprzedzić, tym razem przez Ciglera. I atak wyprowadzają Węgrzy z numerem 7, Józef Szajer, który ponownie jest na parkiecie, nie ma już chętnego, jest Ereszczek, jest Szajer właśnie, no i Ciglar, czyli ta piątka, która, podstawowa piątka, która rozpoczęła dzisiejsze spotkanie. Wjeżdżacz, Kabała i spokojnie wyprowadzają atak. To była w tej chwili trzecia akcja drużyny z Węgier, niezakończona punktami. No więc słaba skuteczność. I dwie akcje niezakończone punktami również ze strony Nobilesu, czyli taki trochę martwy okres gry bez punktów, ale spokojnie Nobiles już nie musi się spieszyć, by zdobywać i odrabiać straty. Andrzej Wjeżdżacz, że powstrzymany przez Ciglera. Laszlo Ciglera faulował, oczywiście nie podoba mi się również decyzja sędziego, jest to jego piąte przewinienie i zawodnik węgierski, który tak długo przebywał na ławce i dziwiliśmy się, dlaczego przebywa tak długo na ławce rezerwowych. Podobnie jak Igor Griszczuk, musi opuścić boisko i 12 punktami zakończyć spotkanie. Zmiana w zespole Nobilesu. Tomasz Jankowski wraca. Również zmiana, którą przewidywaliśmy dla Wojciecha Pietrzaka, no, na którego już był czas, by odpoczął. A widzę, że jeszcze rozgrzewa się Roman Olszewski, który w dzisiejszym spotkaniu nie pojawił się na parkiecie. Wspominałeś o jego kontuzji, jego problemach zdrowotnych w tym sezonie. No, ale trener Krajewski teraz kazał mu się rozgrzewać i pewnie też pojawi się na parkiecie Roman Olszewski. A bardzo dobry zawodnik, reprezentant Polski, znany kibicom w wielu miastach Polski, między innymi w Bydgoszczy, z występów w pierwszoligowym zespole Astorii.
A tutaj Andrzej Wierzgacz, pierwszy rzut wolny wykorzystany, drugi niecelny, ale zdołał jeszcze Andrzej Wierzgacz ten niecelny rzut zebrać i rozgrywa dalej piłkę Nobiles. Jarosław Krysiewicz do Korbina. Szukają Korbina, ale nie mogą dojść jakoś te piłki do Korbina. Nie wiem, dokładnie Korbin jest wyprzedzany przez rywali też broniących, raz to przez Mijanowicza, raz to Szczebę, w zależności z jakiej pozycji Ajk Korbin próbuje przyjąć piłkę. Korbin bardzo dobrze gra dzisiaj w obronie, jest tam bardzo skuteczny, zbiera sporo po niecelnych rzutach, natomiast troszeczkę gorzej mu wychodzą wychodzi rozegranie piłki w ataku. Tak, ale gdyby statystycznie, tak jak mówisz, gdyby statystycznie przyjąć ile Ajk Korbin zebrał piłek w obronie, jest to naprawdę liczba bardzo imponująca i myślę, że szczególnie taki zawodnik w obronie jest w pierwszym spotkaniu potrzebny, ale rzeczywiście na pewno. Natomiast w ataku zastępuje go doskonale Tomasz Jankowski, no i rozgrywający Krysiewicz, no a przede wszystkim Mirosław Kabała. Oczywiście, także możemy być zadowoleni z tego, że Aj Korbin udany zastąpił Henryka Wardacha, a teraz 3 punkty Mujanowicza dla Węgrów, 59-36, 8 minut 30 sekund do zakończenia spotkania, różnicą 23 punkty w tej chwili prowadzi Nobiles i to jak na razie daje awans Wrocławianom do dalszej rundy, ale kolejne 2 punkty Tomasza Jankowskiego w ataku. Tomek Jankowski zdobył już 21 punktów, biorąc pod uwagę, że jest do końca spotkania jeszcze 8 minut 15 sekund. A my oglądamy właśnie powtórkę i 2 punkty Tomasza Jankowskiego. Mujanowicz zupełnie nie radzi sobie w obronie z Jankowskim, który w tej części spotkania robi tam dosłownie co chce. Mujanowicz teraz przy piłce, przy nim Krysiewicz, Edmondson, prowadzaczy. Nie trafiał Korbin do Kabały. Kabała czeka, tak oczywiście poczeka na kolegów, bo tylko Andrzej Wierzgacz zdążył pojawić się na drugiej części, na połowie rywali. I teraz spokojnie z boku rozpocznie zespół gospodarzy Kabała z Krysiewiczem. Piłkę na aut wykopnął Józef Szajer. Janko Krysiewicz. Przy nim Szebę. Krysiewicz spokojnie wykopał do Jankowskiego. Jankowski czeka i teraz grają. 20 sekund do rozegrania tego ataku. Mogą sobie pozwolić, nie ma się gdzie spieszyć. Straty odrobione, 25 punktów przewagi. Krysiewicz, Wierzgacz, Korbin. Tym razem udało się w końcu podać, ale ten niestety nie wykończył skutecznie akcji, aby w dobrej pozycji pod tablicą. No ma problemy Ajk Korbin z oddaniem odpowiedniego rzutu. A nie ma problemu Mujanowicz po raz drugi z rzutem za linii 6 metrów, 25 centymetrów i narzekaliśmy na tego zawodnika, że nie rzuca, a rozrzucał. 8 punktów, w sumie 12. 61-39, jak Państwo widzą, 7 minut do końca spotkania. Nobiles, i to już nie jest Kabała, wystarczająca dalej. To już nie. Teraz muszą zdobywać punkty i przewinienie Józefa Szajera, który tam krótko teraz rozkładuje Kabale, próbuje grać, nie dać rozegrać piłki właśnie temu rozgrywającemu w Wrocławkach, który dzisaj naprawdę pokazał. Turka akcji Mirosława Kabały, zdecydowanie faul barkiem, Mirosław Kabała zamierzał oddać rzut. No dopiero przewaga 30-kilkopunktowa na 6-7 minut do zakończenia spotkania dałaby jakiś spokojniejszy przebieg meczu na parkiecie, jednak tutaj wystarczą 2 rzuty za 3 punkty, by odrobić straty. No i teraz, gdyby ten mecz się w tym momencie kończył, do trzeciej rundy awansowałby zespół węgierski. Krysiewicz, Kabała, do środka Jankowski. Nie udało się wykończyć tego ataku, ale jeszcze Krysiewicz. Jest, Andrzej Wierzgacz. Przeszkodził mu nieco sędzia, ale na szczęście udało się uratować wychodzącą na aut piłkę. Jankowski z Wolfsburgu, Tomasza Jankowskiego. Ponownie Szebę i Mujanowicz stojący tam w pobliżu nie dał rady Tomkowi Jankowskiemu, który zdobywa 2 punkty i teraz znowu awans do drugiej rundy mają Wrocławianie zapewnione. A widzieliśmy powtórkę akcji Jankowskiego, najskuteczniejszego zawodnika Nobilesu w tym meczu, faul Jankowskiego. Punkty uznane niestety. Iszpan Erszek. Chociaż w tej sytuacji sędzia mógł uznać tych punktów i dwa rzuty wolne mógł wykonywać z numerem 6 Iszpan Erszek. Tak, są 2 punkty i szansa na zdobycie trzeciego rzutu wolnego. Erszek.
Nie ma. Korwin znowu zbiera w obronie piłkę. Znakomicie, Aj Korwin gra dzisiaj w obronie. Jarosław Krysiewicz. Teraz przydałby się celny rzut. Już nie powiem za dwa, ale nawet za trzy punkty. Mirosław Kabała na skrzydle. Mirosław Kabała. Czeka, czeka. Nie ma do kogo w tej chwili zagrać. Nikt mu nie wychodzi na pozycję. Kabała sam. Niecelnie zbiera Mujanowicz. Musiał dać rzut, bo mijał czas. Mujanowicz pogubi się, ale jeszcze jest w piłce. Sajer. Edmundson. Sajer wchodzi do środka. Sam do skoku. Doskonale zbija piłkę Korwin. Kolejna obrona. Krysiewicz. Szybki kontratak, ale stracił tempo Krysiewicz. Tak, pogubił się troszeczkę Jarosław Krysiewicz i od nowa, i w zasadzie rozgrywanie od nowa właśnie Krysiewicz. Pisze sam, gubi piłkę, wybił mu ją szebę i strata akcji. Węgrzy, Korwin. Faulował Korwin, jest to jego trzecie, o ile dobrze pamiętam, przewinienie, tak? Trzecie osobiste przewinienie Ajka Korwina. No, teraz trochę skradło się nerwowości w poczynaniach, szczególnie w ataku w zespole Nobilesu. Należy się spodziewać, że ta końcówka rzeczywiście będzie nerwowa, zresztą trener Krajewski nie czeka, by rzeczywiście się taka stała i prosi o czas, by udzielić istotnych uwag swoim zawodnikom. 5 minut 7 sekund do końca spotkania, 63-41. Mają już 7 Krajewski. Fauli, nie bać się, stoimy, chociaż niech dwóch odpoczywa, dwóch niech robi podsłony. Ale musi ktoś wychodzić, bo Mirek sam się szarpie z piłką, jest zmuszony na końcu wariacki rzut oddawać. Trzeba się pokazać i pod kosz najlepiej, pod koszem, pod koszem. Romek teraz świeży wychodzi, trochę ruchu wprowadzi. Nie bać się do niego podać. Romek nie jest na jeden, nie bądź się. Dobrze jest. Na szybki gojowo. Na szybki. A szybki powrót jest do strony, i zostawcie Romka, jeden na jeden, niech spróbuje zagrać. Romana Olszewskiego. 5 minut, hej! Panowie, kurwa, teraz trzeba zaciszyć. Roman Olszewski pojawi się na boisku. Nie ma być nerwowości, jak słyszeliśmy. Nie ma być nieprzygotowanych rzutów. Więcej ruchu i wykorzystywania właśnie Romana Olszewskiego, reprezentanta Polski, który pojawi się na parkiecie. Przede wszystkim to partnerzy wychodzić na pozycję Mirosławowi Kabale. Oczywiście trener Krajewski wspominał, że ten zawodnik był zmuszony w ostatniej akcji prosił oddać taki nieprzygotowany, bo nikt nie był na przyszłej pozycji. Rzuty wolne, Ferenc Szebe, kapitan zespołu z Węgier. Po raz trzeci wykonuje rzut wolny, po raz trzeci nieudany. No i kto wie, czy w ogóle uda się temu doświadczonemu zawodnikowi trafić. Tym razem udało się, Roman Olszewski zmienił Andrzeja Wierzgacza. Już jest na prawej stronie, a przy nim Ispan Erfek. 63-45 minut do końca spotkania. Muszą rzucać Wrocławianie, muszą odrabiać jeszcze te straty. Tomasz Jankowski, Mirosław Kabała. Przydałby się rzut za trzy punkty, jeden i drugi. Korwin. Aj Korwin znowu nie chce, ale Kabała strzelił. I atak od nowa, Krysiewicz, Jankowski, doskonale Olszewski do środka. Rzut. Nieudany. Olszewski od razu rzucać, bez wodu. Tak, doskonale wyszedł na pozycję. W momencie, kiedy się zawahał, pivot w wykonaniu zawodnika włosławskiego sprawił, że pojawiło się przy nim dwóch Węgrów i pozycja do rzutu była już znacznie utrudniona. No szkoda, 63-21. 42, przepraszam. 21 punktów różnicy, czyli za mało, by awansować do trzeciej rundy. Przypomnijmy, że Nobiles musi wygrać różnicą 23 punktów. No. Węgrzy. Edmundson za 3, nie trafia, kto zbierze. Kończył się czas wygrania piłki. Tak, 30 sekund, jak mieli na rozegranie ataku, nie było zawodnicy węgierscy, było słychać gwizd, nie było słychać lista sędziego. I teraz Liku i Nobiles wyprowadza atak. Teraz muszą Wrocławianie zakończyć ten atak celnym rzutem. Muszą odrobić straty. Roman Olszewski sam. Doskonałe podanie! Jest! Doskonałe podanie do Jankowskiego. Ten w idealnej sytuacji piłka zatańczyła na obręczy i w końcu spadła. 2 punkty, 60-40. Roman Olszewski, świetne podanie do Jankowskiego. Tutaj piłka tańczuje na obręczy, aż wpadła. Edmundson, bo to już Węgrzy w akcji. Tęczy. Nie, to jest Erszek. Teraz Edmundson.
Sebe, przemień Jarosław Krysiewicz do Edmondsona i fał w ataku Edmondsona, oczywiście. Fał Edmondsona, faulował Korbina i piłka ponownie, to trzecie przewinienie tego amerykańskiego koszykarza. Piłka w posiadaniu zespołu Nobilesu, spokojnie zdąży się tutaj ustawić zespół. I rozpocznie Mirosław Kabała, 23 punkty przewagi w tej chwili dla Nobilesu i to ważne bardzo, że teraz zdobyć tak. Punkty, by zwiększyć tą przewagę, by nie było nerwówki, by jakiś przypadkowy rzut na koniec spotkania nie zadecydował o awansie do trzeciej rundy. Jarosław Krysiewicz. Olszewski mu się pokazuje z lewej strony, teraz przechodzi na prawą, więcej ruchu. Roman Olszewski przebiega pod kosztem, Kabała się pokazuje, długo Krysiewicz się zastanawia, w końcu piłka trafiła do Olszewskiego. No nie ma, Kabała, nie ma Szakija, 5 sekund, trzeba rzucać, Krysiewicz, Korbin zebrał doskonale, 30 sekund na nowo na rozegranie ataku. I spokojnie, teraz znowu spokojnie, ustawić pozycję. Mirosław Kabała do Tomasza Jankowskiego, Tomasz Jankowski do Korbina, Korbin powstrzymany z tyłu przez Ujanowicza. Zdecydowanie nieudana akcja Korbina, 2 minuty tylko 34 sekundy do zakończenia meczu i groźnie. Pod koszem, oj, groźnie pod koszem Nobilesu i też zakończyło się niezbyt udanie dla zespołu z Wrocławka. 2 punkty Edmontona i rzut wolny po faulu Romana. A widzicie właśnie rozpierwsze tą akcję ostatnio. I rzut Edmontona, przewinienie Ojczewskiego, 65-44, 21 punktów różnicy dla Nobilesu, jest to za mało. Jeszcze okazja do zmniejszenia tej różnicy przez Edmondsona, bowiem ma on jeden rzut dodatkowy, rzut wolny. No, trudna sytuacja i tak jak należało się spodziewać, będzie bardzo nerwowa końcówka tego meczu. Edmondson, gwizdy na trybunach, ale ten się nie myli, 13 punkty zdobywa w tym spotkaniu. I 20 punktów przewagi. 25. Przewaga duża, wysokie prowadzenie, ale niewystarczające, by awansować. Teraz Olszewski pokazuje się z drugiej strony, ale Kabała wybiera Krysiewicza. Ponownie Kabała, znowu Krysiewicz. Długo trwa to rozegranie, a tylko już 10 sekund do oddania rzutu. Zdecydowanie za długo trwa rozegranie tego ataku. Olszewski decyduje się za 3. Udana próba. I wybija, całe szczęście piłka dla Nobiles. Erszek wybija, rozpocznie Nobiles i na nowo 30 sekund na rozegranie tej akcji. Ale trudno powiedzieć, że była to przygotowana, czy dobrze rozegrana akcja tym razem. Znowu dogranie na ostatnią chwilę, kiedy tylko kilka sekund zostało, by oddać rzut. Teraz Kabała z Krysiewiczem szukają partnerów. Korbin znowu niecelnie. Jest jeszcze Kabała. Bardzo ładnie! O to chodziło, o to chodziło. Minuta 40 do końca spotkania, 67-25 prowadzi Nobiles. Powtórkę, widzimy zagranie Kabały do Jankowskiego. Piękny dwutak i dwa punkty. Teraz trzeba obronić. Edmondson nie trafia, to zbierze. Jest Kabała czy Sebe? Sebe do Szajera. Kabała jakąś kontuzję. Kopnięty Kabała w tym starciu przez Sebe. Teraz zawodnik węgierski przeprasza reprezentanta Polski, no ale w takich starciach dochodzi właśnie do sytuacji, w których zawodnicy często odnoszą kontuzję. Na szczęście Mirosław Kabała widzimy powtórkę teraz. No, bardzo ostre starcie z zawodnikiem węgierskim, rosyjskim zawodnikiem, 30-letnim Ferencem Sebe, który ma 2 metry centymetr wzrostu, czyli jest 15 centymetrów wyższy od rozgrywającego Nobilesu Włocławek Mirosława Kabała. No, byłaby to poważna strata, gdyby Mirosław Kabała w tej końcówce musiał opuścić parkiet. Jest pełni sił. Jest przy Szajerze, który ponownie rozgrywa z Erszekiem piłkę, tym razem Mujanowicz. Przejąć tą piłkę, zebrać, nie dać rzucić punktów. I nie faulować oczywiście. Uda się bez faulu odebrać piłkę. 5 sekund mają rzędzie na rozegranie. Faul Krysiewicza. Szkoda. Piąte przewinienie Jarosława Krysiewicza, który będzie musiał opuścić parkiet. Niestety widzę, że rozbiera. O właśnie, widzimy w powtórce to przewinienie Krysiewicza.
Szkoda, no szkoda. Igor Wiszczuk nie może już wejść na parkiet. Krzysiewicza zastępuje Wojciech Pietrzak. Czyli nie ma drugiego praktycznie rozgrywającego w tej sytuacji. Jest Tomasz Protasiuk rozgrywający, ale trener Krajewski nie chce decydować się na prowadzenie tego młodego. No i trudno się dziwić trenerowi Krajewskiemu. Będą grali teraz jednym rozgrywającym. A Szemer nie wykorzystuje pierwszego rzutu wolnego. Kabałom, a do końca spotkania, proszę Państwa, zaledwie minuta, 60 sekund. Nadziei we Włocławku, że Nobilesowi uda się awansować do drugiej rundy. Nieudany rzut i zbiera Jankowski. I teraz minuta, 22 punkty przewagi. Teraz spokojnie, bardzo spokojnie. Mirosław Kabała, no wszyscy wiedzą, że ta akcja musi być zakończona rzutem. Chociaż za dwa punkty. Na siebie odpowiedzialność właśnie rzutów w tak dramatycznej sytuacji. Kabała. 10 sekund do końca rozegrania tej Kabała, akcji. Kabała, Olszewski, próba za trzy. Nie trafił, nie udało się. I zbiera mu Janowicz. Nie udało się. 30 sekund do końca spotkania. Proszę Państwa, 67-45. Fatalna sytuacja. Węgrzy mogą grać praktycznie do końca. A nasi zawodnicy muszą zdobyć dwa punkty. Tak, uda się! Jankowski! Przejmie piłkę Jankowski, ale niestety Szajer! Olszewski do piłki! Nie udało się! 12 sekund! 11-10! Proszę Państwa, tylko 22 punkty! Jeden punkt jest potrzebny Nobilesowi! Ale tych punktów nie ma! Kabała, sekunda, koniec, koniec, 67-45, 22 punkty, czyli wyrównany stan, wyrównany stan z dwóch spotkań, 22 punkty różnicy i będziemy świadkami. Dogrywki po prostu będzie. No właśnie w tej chwili widzimy, co się dzieje na parkiecie kibica, ale trzeba opuścić parkiet, bo gra będzie toczyła się dalej. Gra będzie toczyła się dalej o awans i tutaj już zaczynamy od wyniku 0-0, 67-45, a już nieco spokojniej przekażemy Państwu informacje statystyczne, ale to za chwilę. Za chwilę po tej przerwie. Przewaga zespołu włocławskiego będzie większa. Wznowienie tym razem wygrał Edmondson, który po raz pierwszy walczył o piłkę z Korbinem. I wygrał. I wygrał. A my tutaj będziemy powiedzieć, że mimo iż Nobiles uzyskał mniej punktów w sumie niż Węgrzy w dwóch spotkaniach, to jednak jest obowiązkowa dogrywka, bowiem w drugiej rundzie rozgrywek musi być pojedynek rozstrzygnięty w dogrywce, przez dogrywkę, no dlatego mamy te dodatkowe 5 minut, ale za 3 punkty trafił celnie Erszek i teraz włocławianie muszą odrabiać. 67-48. Olszewski do środka. Sam wyszedł linia. Za linię końcową, sędzia odgwizdał. 4 minuty 17 sekund do końca tej dogrywki. 19 punktami prowadzi Nobiles i musi rzucić 4 punkty. Jeszcze, tak, Węgrzy. Erszek. Paul Jankowskiego. Trzecie przewinienie Jankowskiego, Paul Janowicz. Dwa rzuty osobiste mu Janowicza, no niekorzystnie w tej chwili. Miejmy nadzieję tylko, że Mujanowicz pomyli się, nie wykorzystał. Trener Krajewski, którego widzieliśmy przez moment, bardzo zdenerwowany, kadza sobie tutaj ciągle z dusz rezerwowych. Mujanowicz nie wykorzystuje pierwszego rzutu, ale w dogrywce jak na razie 3-0, tak można powiedzieć, dla zespołu Kermend z Węgier. Drugi a właściwie 4-0, bo Mujanowicz za drugim razem trafił. 67-49, 4 minuty. Do końca dogrywki. Mirosław Kabała z Wojciechem Pietrzakiem, ten do Olszewskiego. Olszewski ma to podać, Pietrzak znowu. Pietrzak chodzi, no trochę, trochę ekstrawagancka była i ta akcja Wojciecha Pietrzaka. Na szczęście Józef Szajer faulował przy tej akcji, choć protestuje jeszcze jego piąte przewinienie i 40-krotny reprezentant Węgier, który zdobył w tym meczu tylko 2 punkty. Rozgrywający Kermend Szajer musiał opuścić parkiet, a teraz ponownie pojawi się sama chęcę. Pietrzak! Pierwszy rzut wykorzystany i miejmy nadzieję, że również drugi będzie celny, odrobione 2 punkty i jeszcze trzeba będzie
4-1 w dogrywce, jeśli tak możemy się posługiwać taką punktacją, a 68 do 49 w spotkaniu na 3 minuty 45 sekund do zakończenia dogrywki, do zakończenia rewanżowego meczu we Włocławku. Erfek, który w drugiej połowie jest jednym z groźniejszych zawodników węgierskich, Edmondson, chęce, kroki, ale sędzia nie odgwizduje. Edmondson ponownie kroki, dopiero teraz złapane przez sędziego z Białorusi i za linii końcowej akcje, za linii bocznej akcje znowi Wojciech Pieczak, oczywiście podanie do rozgrywającego, jedynego rozgrywającego na parkiecie Mirosława Kabały. No niestety muszą się decydować włocławianie na oddawanie rzutów. Musi ktoś te akcje wykańczać. Tak, nie ma, brakuje w tej chwili. Tomek Jankowski dobrze kryty przez Erszeka. Kabała zaczyna rzut, to zbierze. Piłka, tak, piłka dla Nobileso, Erszek zdziwiony, ale to właśnie on wybijał tę piłkę. No niesamowite sceny. Mujanowicz, proszę Państwa, zamieszanie na parkiecie. Sędzia wskazał przewinienie techniczne za dyskusję z zawodnikami. Mujanowicz, teatralne gesty, szuka winowajcy. No coś niesamowitego, tu się nic takiego nie wydarzyło. Trener węgierski na parkiecie, ale decyzja jest nieodwołalna. Mujanowicz, fał techniczny, piłka dla Nobilesu i od decyzji sędziego czeskiego nie będzie już odwołania, choć dyskusje oczywiście będą prowadzone. Jeszcze tutaj w Szebe dyskutuje kapitan z sędziami przy stoliku, trwa wycieranie parkietu. No sporo zamieszania po prostu w tej chwili, no ale jedno jest pewne, 3 minuty 8 sekund do zakończenia meczu, 68-49, powtórka tej akcji, nie wiadomo o co chodzi, no. Nagle pada Mujanowicz pod nogi Szebę i zawodnika Iszpana Erszeka. To w tej powtórce nie było widać, jaka była przyczyna upadku, bo ja też w tym czerwonym razie nie zauważyłem. Puszczam się dokładnie stało w każdym razie. Widzieliśmy tylko gesty teatralne Mujanowicza i dyskusje zawodników. Sporo zamieszania, przerwa w grze, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że 3 minuty 8 sekund do zakończenia spotkania, a Korbin rzuca. No i niestety nie trafia. Całe szczęście, że piłka z boku będzie również dla zawodników Nobilesu. Niezwykłe emocje, niezwykłe nerwy. Korbin jeszcze raz staje się szansą zdobycia punktów. I teraz musi trafić, po prostu musi i trafia. 69-40. No, powinna chyba być z boku dla Nobilesa, biorąc pod uwagę, że to przewinie techniczne. Nie wiadomo dlaczego decyzja uległa zmianie. No cóż, Węgrzy jednak grają dalej. Szebe, Edmondson, ponownie Szebe, Hęcza. Edmondson, Korbin, Edmondson nie trafia, i spokojnie Pietrza teraz do Kabały, tak i znowu mu powtarzam to po raz kolejny, ta akcja musi być zakończona, każda akcja w tej chwili Kłaska. Mało się dzieje w ataku, tylko tam Owczewski próbuje przebiegać z jednej strony na drugą, w końcu do niego trafia piłka, teraz Kabała. Kabała, przy nim Szebę, sam, wysoko, Olszewski będzie musiał oddać rzut. I znowu linia. Znowu odgwizdali przekroczenie linii boiska Romanowi Olszewskiemu. Znowu linia, otrzymał Olszewski podanie na 7 sekund do wykończenia akcji. Napierany przez zawodnika węgierskiego. Ja już widzę, że szykuje się zmiana, Andrzej Wierzgacz wejdzie na parkiet i chyba zastąpi Romana Olszewskiego, który nie ukrywajmy, nie czuje się najlepiej, nie jest w pełni sił po tej kontuzji. Teraz faul. Przewinienie Jankowskiego, to jest czwarte przewinienie. Tomasz Jankowski faulował. 2 minuty 4 sekundy do zakończenia spotkania. 69 do 49, czyli dwupunktowa przewaga w meczu zespołu węgierskiego. Zdecydowanie lepsza sytuacja, biorąc pod uwagę jeszcze to, że Samir Mujanowicz, Serb grający w zespole węgierskim, po raz kolejny stanie pod szansą wykonania rzutów wolnych, no i oczywiście zdobycia punktów. No niezwykle ciężka, emocjonująca i dramatyczna końcówka tego Romanowskiego spotkania. Widzieliśmy czeka miejsca na ławce, być może jeszcze się pojawi na parkiecie, a Mujanowicz trafia. 69-50. 19 punktów przewagi, mało, to jest mało, aby awansować.
Drugi rzut Mojanowicza. To jest za mało o 4 punkty. Nobile, Kabała. Nie ma znowu do kogo zagrać. Nikt się nie pokazuje. Teraz Wierzgacz na skrzydle. Podobno ale Kabała, sytuacja się powtarza. Sytuacja się powtarza. Znowu Kabała był zmuszony do oddania rzutu. Faulowany Andrzej Wierzgacz przez dużo przypadkowości w tych akcjach pod koszem. W zasadzie znowu przypadkowa sytuacja, w której Andrzej Wierzgacz stanie przed szansą zdobycia punktów. Natomiast niedobrze się dzieje chyba, że Mirosław Kabała, do którego wycofywana jest piłka, który powinien rozdzielać te piłki między skrzydłowych, którzy powinni sprawiać dużo kłopotów obrońcom węgierskim, jest zmuszany rzucać często z nieprzygotowanych pozycji. Czyli cały czas powtarza się to, o czym mówi trener Krajewski. W zasadzie nie uległ obraz gry zmianie. Kabała rzuca. W całe szczęście Wierzgacz trafia rzutów wolnych. Uzgadnia się w tej chwili brak na parkiecie Igora Gliszczuka, który jednak mógł przesiedzieć szale. Tak, zwycięstwa. Te rzuty za 3 punkty, które mu wychodziły, rzuty ze skrzydeł, a teraz właśnie te skrzydła są nieobstawione przez koszykarzy Nobilesu. No trudno, 1,5 minuty do końca. To faul. Nie, faul, zawsze do strony środkowej. Mujanowicz znowu gestykuluje i ma wiele do powiedzenia, ale ewidentnie oczywiście piłka wyszła za połowę. Napierany przez Jankowskiego, przekroczył linię środkową boiska i piłka oczywiście dla Nobilesu, ale przedtem czas dla trenera Patonaja. A my posłuchamy może, jeżeli nam się uda, co teraz trener Krajewski powie swoim. Ajki, Jankes, go, and one to one, but ball and one to one. Tu nasi stoją wysocy, to stąd zbiega, nie stąd, tylko stąd na tą stronę wysocy przechodzą. Piero, bo my zbiegaliśmy do tej pory stąd. I tam musimy bronić, na każdy moment. My też chcesz o to chodzić. I panowie, jak widzicie, iść na dechę, cała trójka idzie na dechę. Cała trójka. I nie pod kosza, tylko w granicach 1,5 metra, bo ta piłka się będzie odbijać. Idziemy się na deskach, panowie, idziemy. Nie ma wyjścia, teraz jest rzut, idziemy. Wpada, nie wpada, wszyscy idą na deskę. Wszyscy na kosza, ta trójka to oczywiście Korbin, Wierzgacz i Pietrzak. Trener Krajewski mówił i Jankowski. Trener Krajewski mówił o tym, by Jankowski z Korbinem wymieniali się pozycjami, by cały czas biegali pod koszem, zmieniali pozycję z prawej na lewą stronę, by było dużo ruchu pod tablicą i by atakować tablicę właśnie po rzutach Mirosława Kabały, czy innego zawodnika. Wszyscy muszą pójść na tablicę i dobijać piłkę. Czy się uda? Minuta 20 sekund do końca meczu. Pietrzak gobi piłkę, straszna sytuacja. I sobie spokojnie, czas oczywiście w tej chwili. Gra na korzyść Węgrów, minuta 10, Sebe sam wycofał do Mujanowicza, ten nie oddał rzutu. Będę mu tutaj długo rozgrywać piłkę. Edmondson, teraz doskonała pozycja, pozostawiony sam sobie, kończy 2 punkty, proszę Państwa, zarówno w ataku, jak i w obronie, w końcówce nie idzie najwyraźniej Nobilesowi. 4 punkty do odrobienia, to bardzo dużo. Znowu a teraz Jankowski zdobywa punkty. No, odrobione te straty, które ponieśli przed chwilą w odstawianie, ale 39 sekund do końca spotkania. A trzeba zdobyć punkty, bo Węgrzy na ręce w trzeciej rundzie. Węgrzy w trzeciej rundzie i tu znowu nieobstawieni dwa chęce. Znowu Erczek czeka, nawet nie oddaje rzutu, mając sporo czasu, jeszcze 12 sekund do rozegrania tej akcji. Niepotrzebny faul. No taktycznie zdecydowanie zespół węgierski końcówkę rozgrywa lepiej, ale jest w tej komfortowej sytuacji, bowiem ma 22 punkty jak gdyby na plusie po pierwszym spotkaniu, a to Nobiles musi tak, dwa punkty na plusie, a biorąc pod uwagę, że do końca meczu tylko zostały 23 sekundy, rzeczywiście jest to dość trudna sytuacja dla koszykarzy Wrocławka i końcówkę. Panowie, uwaga, jeżeli trafi dwa, to od razu szybka akcja. Za 3. Szybka i faulujemy. Rozumiemy się? Szybka akcja za 3 i faul. Uważaj, żeby nie było myślnego. Nie tak, że będzie rzut i my podbiegniemy. Tego małego najlepiej, tą czwóreczkę. I uważaj, Wojtek, i nie ten, który ma 4 faule. Nie umyśl tego, nie faul. Dojść do niego, gdzieś tam łokcie, prawda, szturcząc.
Ale szukamy akcji za trzy, bo za dwa nam nic nie da. Bo plan taktyczny trenera Krajewskiego się uda zrealizować, dowiemy się już za chwileczkę, a nie mamy dużo czasu do końca meczu, bo zaledwie 23 sekundy. Niezwykle dramatyczna sytuacja, 20 punktów przewagi, ale to jest zbyt mało, by awansować do trzeciej rundy Pucharu Europy, a Samir Mujanowicz dodatkowo staje przed szansą zdobycia punktów rzutu wolnego. Niezwykle dramatyczna sytuacja. Gwizdy na trybunach. Mujanowicz trafia Sebę. Sebę, tak, oczywiście. To już nerwowość. Tak, to nie numer 8, a numer 10, Ferenc Sebę, ten 20-letni doświadczony reprezentant Węgier, kapitan zespołu. To dopiero czwarty punkt. Nie wiodło mu się w tym meczu, ale w decydujących momentach zdobywa dwa punkty i teraz rzut za trzy punkty i fał. Czy tak będzie? No to był rzut rozpaczy. Dobija i Aj Korbin odbił. I teraz przerywają akcję sędziowie. Ponaglają Węgier. Cały czas dwa punkty, 14 sekund. I fał Wojciecha Pieczaka, więc jest to, o czym mówił trener Krajewski, aby po akcji zaraz faulować przeciwnienie Pieczaka. 13 sekund, proszę Państwa, 13 sekund, cały czas 20 punktów, 2 punkty potrzebne są niezwykle zespołowi z Wrocławka. Oczywiście 2 punkty w przypadku, kiedy nie trafi, wolny. A przed chwilą właśnie ten zawodnik dwukrotnie podpisał się udanym rzutem. Niezwykle dramatyczna sytuacja, gwizdy na trybunach, 13 sekund do końca meczu, Sebę trafia, 3 punkty do odrobienia. No cóż, 3 punkty do odrobienia, jeśli Sebę trafi, już praktycznie strata będzie nie do odrobienia, no to 4 punkty i już chyba się nie uda zawodnikom. Ale nie trafi Sebę, szybko, Kabała! Za 3 punkty, teraz trzeba Kabała za 3 szuka punkty. Pozycji. Za 3, Kabała nie trafia. Nie, jeszcze piłka całe szczęście na 7 sekund do zakończenia spotkania. Piłka dla Nobilesu. Piłka dla Nobilesu. I znowu będą szukać koledzy Kabały, by ten mógł celnie rzucić za 3 punkty. Czy Kabała trafi za 3 punkty? Nieprzygotowana pozycja. Trafia za 3 punkty! 97-55! Ostatnia sekunda, koniec dogrywki! Koniec, nie ma kosza! Mirosław Kabała i teraz czekamy na decyzję sędziów. Kontynuujemy dogrywkę. 22 punkty przewagi. Mirosław Kabała ratuje ten mecz rzutem za linii 6 metrów 25 centymetrów. To coś niesamowitego. 77-55. Wszyscy gratulują Mirosławowi Kabale. Pieczak, powtórka tej akcji. Ale mała Kabała. Niepowtarzalna. Obstawiony przez obrońcę. A jednak trafił. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Mirosław Kabała. Bohater tego spotkania, niezależnie jak ono się zakończy, trafi w decydującym momencie. Metro 86 kilowagi, 22 lat. Metro 86, 86 kilowagi, 22 lat. Rozgrywający tam polski stan, przyszedł do Nobilesu z Astorii Bydgoszcz, gdzie grał dłuższy czas. Astoria nie mogła wyjść z drugiej ligi. Zdecydował się, aby przyjść do Wrocławka. A przedtem w Kutniku Kraków, przedtem też w reprezentacji Polski. Turowiec Gorzelec, bardzo talentowany zawodnik, w końcu w reprezentacji Polski, o czym już mówiliśmy. 15 punktów w tym meczu, ale chyba te 3 punkty teraz na sam koniec były zdecydowanie najważniejsze. I proszę Państwa, gramy dalej o awans do trzeciej rundy Pucharu Europy i zaczynamy od środka, czyli znowu od stanu 0-0 praktycznie zawodnicy zaczynają, a kompletnie dwaj Amerykanie z numerem 14 w Nobilesie, Ike Korbin i z numerem 5 w zespole Clermont, Charles Edmondson. Kolejne 5 minut nadziei, kolejne 5 minut nadziei. Wojciech Pietrzak. Spokojnie wygrali wrocławianie to wznowienie. Teraz trzeba rzucić punkty. Wojciech Pietrzak, Mirosław Kabała, Ajk Korbin do Kabały, Kabała sam do wjeżdża. Doskonała pozycja, Mirosław Jankowski! Dwa punkty Tomasza Jankowskiego i teraz prowadzą 2-0 wrocławianie. No konkretnie 79-59. Jeszcze raz tak, nie trafia Wierzgacz, ale Jankowski na szczęście znalazł się tam. I można powiedzieć tak, jak Krzysztof wspomniał, 2-0, a konkretnie 79-55 dla Nobilesu. Wystarczająca przewaga Pana. Mirosław Kabała przejął to podanie Chęczeja. I teraz on właśnie rozpocznie akcję Nobilesu. Proszę Państwa, druga dogrywka.
Tomasz Jankowski znakomicie gra w ataku. Aj Korbin w obronie. Mirosław Kabała, można powiedzieć, wszędzie. Korbin. Korbin faulowany przez Edmondsona. Aj Korbin. I piłka dla Nobileców. Bardzo dobra sytuacja. 4 minuty, 4 sekundy do zakończenia meczu. To już po raz trzeci dzisiaj mamy 4 minuty do zakończenia meczu. Tym razem podczas drugiej dogrywki tego niezwykle dramatycznego spotkania. Ike Corbin z szansą zdobycia punktów z rzutu wolnych. Jest! Pierwszy rzut celny. I w tej chwili 5-0, jak gdyby, przepraszam, 3-0 prowadzi Nobiles po tym celnym rzucie. Corbina jeszcze jedna szansa. Wykorzystana. 81-55, 4 punkty przewagi w dwumeczu, 4 punkty przewagi Nobilesu. Trzebę. Gwizdy na trybunach, Edmondson. Chęcze. Chęcze za 3 i piłka zawisła na tablicy. Oczywiście rzut sporny, mimo że Pietrzak szybko ją tam wybił. Ale kilka sekund już ta piłka zdążyła tam się właśnie zablokować między obręczą a tablicą. Porzuty Chęczego i dwaj Amerykanie znowu walczą o piłkę. Edmondson wygrał, ale podał do podawca. Podał prosto w ręce Wiezgacza i spokojnie teraz Mirosław Kabała w komfortowej sytuacji może wyprowadzać piłkę do ataku. Korbin, no, faulowany przez siebie. Jakże inny przebieg ma ta druga dogrywka. Zresztą a ja wracam tutaj, bo ta druga dogrywka jest zupełnie inna. Inna chyba dlatego, że Węgrzy grają słabiej, że trochę żeby opadli siły. Załamali się chyba. I zawodnicy Nobilesu, którzy w ostatniej sekundzie zdążyli wyrównać stan tego dwumeczu, doprowadzić do drugiej dogrywki. Chyba teraz już wszystko powinno być dobrze. 5 punktów przewagi. Ike Corbin 82-55. Drugi rzut wolny tego ciemnoskórego zawodnika Nobilesu, który w tym sezonie zasilił szeregi Wrocławia. Drugi rzut również celny. 83-55. 8. Dokładnie ile w tej chwili prowadzi? 6 punktów. 0. Czyli 6 punktów, 6 punktami prowadzi Nobiles. Węgrzy Szebe, czyli tak, różnica 28 punktów, czyli 6 punktów przewagi w meczu. Edmondson zdobył piłkę, Jankowski i spokojnie, znowu spokojnie Mirosław Kabała. Trybuny szaleją, proszę Państwa, i doskonale sobie radzą teraz zawodnicy Nobilesu w obronie, w ataku, spokojnie, bo już nie trzeba się spieszyć. Corbin i trafia! W takim momencie Ike Corbin trafia. 19 punktów, praktycznie wszystkie punkty w drugiej części dogrywki to dzieło Corbina. Z rzutu wolnych i teraz również z rzutu z dystansu. Doskonale rady zawodników, czas dla ekipy węgierskiej. A my słuchamy trenera Krajewskiego. Oczywiście, uważajcie, na rzut za 3, wychodzić na zewnątrz, wychodzić. Tak jak bronicie cały czas, z kontrolą rzucającego. Ale w ataku spokojnie. Długo. Ajci, jak dostaje piłkę u góry, 2,45 na dół. Rzeczywiście nie ma powodu do nerwów. Nobiles ma przewagę 30 punktów, czyli w sumie 8 metrów. Tylko teraz spokojnie rozgrywać akcję po akcji i grać skutecznie i uważnie w obronie. I właściwie na 3 minuty do zakończenia tej drugiej dogrywki meczu nie może chyba się już nic dramatycznego we Wrocławku wydarzyć, ale będzie. Trzeba za 3 niecelnie. I spokojnie. I przy Kabale już dwóch zawodników. Teraz Wojciech Pietrzak. Spokojnie do Tomasza Jankowskiego, jak najdłużej rozgrywa. Rzeczywiście, jak najdłużej rozgrywamy tą piłkę. Kabała do środka! Kabała! I piłka dla Nobilesa. Chciał do Wiezgacza, ale piłka trafiła w ręce rozgrywającego. Jeszcze raz piłka dla Nobilesa, tym razem Janowicz. Mirosław Kabała, oglądamy na ekranach. Wojciech Pietrzak, Tomasz Jankowski, Andrzej Wierzgacz. I teraz niecelnie, ale Korbin zebrał. Tomasz Jankowski za 3, nie trafił, bierze Korbin, nie wybija Edmond.
Oj, teraz ten zrobił, znali, że jednak Gordon wybił piłkę, chyba ewidentnie zrobił Edmondson i tutaj oczywiście decyzja sędziego była błędna, nie myślimy, że oczywiście w tej sytuacji widać, dokładnie prawą ręką Edmondson wygarnął piłkę i wybił ją za linię boczną. Cały czas przewaga w meczu 8 punktów, a 30 w tym spotkaniu. A w dogrywce już prawie 3 minuty gry i Węgrzy nie zdobyli jeszcze ani jednego punktu. Zobaczmy, jaki dostał Kabała. 8-0 w tej drugiej dogrywce i tylko minuta 55 sekund do końca pojedynku. Pietrak sam. Nieudana było. No teraz niepotrzebnie, ale Erszek, Mujanowicz, Chęce, Sebe. Sebe do środka. I pogubili się Węgrzy. Ale Korbin wybił. Też pogubili się w obronie nieco zawodnicy Nobileszu i Wójta Spokół. Minuta 39 do końca tego gryzki. 8-0 prowadzą w niej Włocławianie. Mujanowicz zaczy nie trafia, czy zbierze Pietrzak. Zebrali Węgrzy. Sebe wycofał do Erszeka, Edmondson poślizgnął się, ale wykończył tę akcję celnym rzutem, jeszcze był przy tym faulowany i będzie miał okazję, by zdobyć nie wiadomo teraz. A my w powtórce oglądamy właśnie tę akcję Edmondsona. To faul był Pietrzaka, chyba jednak nie zapisany na razie w tym sędziu. Ale sędziowie nie odwiedzali faulu, tylko kosz. Zdali się kosz i nie było tego przewinienia. Także nie ma dodatkowego rzutu. 6 punktów przewagi w meczu. I faul Sebe. Faul Sebe na Mirosławie Kabale. Musi być kapitan węgierskiej drużyny. Było blisko, a kowal był trudny. Rzeczywiście, wyprawiona noga Sebe chyba nie przeszkodziła akurat Kabale w tej sytuacji, ale sędziowie mają już za sobą naprawdę długi okres czasu. I ostatnie słowo należy do nich, także nie ma co tu dyskutować. Ale to drugi tak. No i chwila przerwy na zabijanie kosmetyczne parkietu. Zawodnicy spoceni, każdy kontakt zawodnika z parkietem to mokra plama właśnie na deskach i trzeba wytrzeć się, aby nie nabawić się któryś z graczy jakiejś parkowej kontuzji. Rzuty wolne za chwilę będzie wykonywał Mirosław Kabała. Miejmy nadzieję, że nie pomyli się Kabała w tych rzutach, bo dzisiaj naprawdę jest bardzo skuteczny. 15 punktów, dwa razy za 3 punkty, no i nie będziemy wspominać tego wspaniałego rzutu. Jest, to jest drugi w pierwszej części do gry, który uratował awans. Chyba uratował awans, bo tak można powiedzieć już do biletu na minutę 10 sekund do zakończenia tego pojedynku. To jest okropnie celne. 87-37, 30 punktami w tej chwili prowadzi Nobiles. Minuta 7 sekund, 6 do końca dogrywki. Czyli cały czas 8 punktów przewagi, biorąc pod uwagę dwa mecze, zarówno ten na Węgrzech, jak i ten dzisiejszy. A kolejny poprosi trener Krajewski i posłuchamy oczywiście, bo to są naprawdę ciekawe uwagi. 30 sekund gramy akcję, jak tracimy kosza, czy za 2, czy za 3. 30! Ajki, 30 sekund! No two! Two! Two action and finish! Słuchajcie! Gramy długo! Ale jeżeli jest to możliwość zdobycia pewnych 100%, piłka kosza tam na tam, rzucamy punkty. Oni mogą nam pierdalać, muszą się zagotować. Ja to sobie pan powie, że się piłką mnie odrywa. Mirosław Kabała, ale jak jest zdecydowana możliwość. No chyba szczątki tej dyskusji docierają teraz do państwa. Ale atmosfera na pewno, atmosfera doskonała w sali Ofiru we Włocławku. Kibice właściwie częściowo, czyli na stojąco obserwują spotkania przy bardziej dramatycznych momentach. Oczywiście wszyscy stoją w tej sali i dopisują swój zespół. Podekscytowani zarówno trenerzy, jak i zawodnicy rezerwowi, no i oczywiście ci, którzy są bohaterami tego spotkania i przeżywają teraz na parkiecie. Węgrzy, Chęce, Edmondson,
Edmondson do Eszeka niecelnie i wybija piłkę. Tomasz Jankowski rozpoczął ponownie Węgrzy. Za linii autowej na 52 sekundy do zakończenia spotkania w stanie 87 do 57 dla Nobilesu. Rozpocznie z boku Ispan Erszek numerem 6, ale cały czas teraz trwają te zabiegi. I Węgrzy. Chęce. Nie trafia. Korwin zbiera. I spokojnie. 45 sekund do końca meczu. Kabała. Jankowski. Teraz trzeba grać do końca. Wojciech Pietrzak. Kabała do Pietrzaka. Jankowski. Pietrzak. No, tym razem zabawa nie wyszła na dobre zawodnikom z Okładka. 28 sekund, teraz mogą grać do końca Węgrzy, ale przewaga jest dość duża, 8 punktów. Wszyscy stają już na trybunach, śpiewają 100 lat, bo rzeczywiście nic się chyba tu nie może już wydarzyć. Edmondson za Torbi nabiera, 20 sekund do końca pojedynku. Pietrzak spokojnie, tak. I znowu traci znowu Pietrzak piłkę. W tej końcówce trochę 10 sekund. Pietrzak się gubi. Bujanowicz, Edmondson cofa piłkę. Bujanowicz za 3 trafił. Trafił za 3. 87, 60, 27. Punkt strzelany i w tym momencie koniec spotkania 87 do 60, czyli 27 punktów przewagi włocławskiego Nobilesu. 27 punktów, które pozwoli zespołowi Włocławka awansować do trzeciej rundy Pucharu Europy. A ten mecz jest dzisiaj niezwykle dramatyczny i emocjonujący. Wszyscy odbierają gratulacje, no przede wszystkim trener Krajewski, szaleństwo na trybunach, a trochę statystyki. Najwięcej punktów dla Nobilesu zdobył oczywiście Tomasz Jankowski, 31. 19 Ek Korbin, 17 Mirosław Kabała, to ten bohater, który, za którego sprawą w pierwszej części dogrywki uratowano awans do trzeciej rundy pucharów. 8 Krysiewicz, 2 punkty w Griszczu, który bardzo szybko wszedł z parkietu, 2 Wierzgacz i 6 młodziutki Wojciech Pietrzak. Był pan zawodnikiem numer 1, czyli drużyna Nobilesu. W końcówce musiał pan wziąć na swoje barki rozegranie wszystkich akcji. Niech pan tak oceni krótko to spotkanie. 22 punkty, była to porażka na Węgrzech, która troszeczkę nas podłamała, ale równocześnie wyzwoliła w nas to wszystko, co po prostu siedzi w sercu i w duszy zawodnika. Chcieliśmy pokazać ludziom we Włocławku i nie tylko, że potrafimy grać w koszykówkę, że nie zapomnieliśmy. Po prostu był to jakiś nasz starszy okres i ten mecz to był w jakimś sensie naszą rehabilitacją. Zwycięstwo na pewno cieszy, ale czy w tej końcówce, gdyby mógł pan jeszcze korzystać z pomocy Igora Griszczuka i Jarosława Cyciewicza, byłoby łatwiej? Na pewno byłoby łatwiej. Grali zawodnicy troszeczkę mniej doświadczeni, presja w wyniku troszeczkę paraliżowała ich poczynania, ale dzięki Bogu, że to wszystko. A co było tym głównym powodem, że odnieśli się to zwycięstwo? Co wam najbardziej wychodziło? Moim zdaniem na żaden element nie można specjalnie zwrócić uwagę, po prostu postawa w ogóle zespołu na parkiecie w każdym elemencie, gdy przede wszystkim wielka determinacja i chęć wygrania i przejścia do następnej rundy. Dziękuję i gratuluję. To był Mirosław Kabała. Ja jeszcze tu z woli statystyczny powiem, że dla zespołu węgierskiego punkty zdobywali Edmondson 14, Mujanowicz 17, Erszek 5, Szigler 12, Szajer 2 i Szebe 6. A teraz jeszcze cały czas trwa owacja w hali włocławskiego Osiru. Wielka radość kibiców, wielka radość oczywiście zawodników i trenerów. Czekają zawodnicy Nobilesu na pojedynki trzeciej rundy Pucharu Europy, a potem po trzeciej rundzie już tylko półfinały i rozgrywki w grupach. Warto powiedzieć, że szczególnie w drugiej części dogrywki wszystko się udawało. Drugi trener, asystent Wojciech Kobielski. 22 punkty potrzebne były do odrobienia, właściwie 23 do odrobienia. Jakie założenia przedmeczowe były w drużynie Nobilesu? No, muszę się pochwalić w tej chwili, że zawodnicy wszystkie założenia, które założyliśmy przed meczem, wykonali w 120%. Była po prostu ruchliwa obrona, agresywna obrona na pograniczu faul, stąd była dość duża ilość fauli.
rzucanie za trzy punkty. Nie spodziewaliśmy się, że w pierwszej połowie aż tyle punktów odrobimy. Zakładaliśmy powyżej 10 punktów. Udało się. No, uważam, że byliśmy jednymi z nielicznych ludźmi, którzy wierzyli w ten awans. My wierzyliśmy od początku do końca. Udało nam się, czego gratuluję fantastycznemu grze naszemu zespołowi, wszystkim kibicom, którzy fantastycznie nas zagrzewali do boju. No, jeszcze raz chciałbym podziękować tej naszej wspaniałej publiczności, bo muszę się przyznać, że w decydujących momentach bardzo uczulili naszych zawodników i pomogli. Wspomniał pan, że gra była fantastyczna, faktycznie zespół grał rewelacyjnie, a nie mogliście nawet w dogrywce korzystać jeszcze z dwóch jak gdyby podstawowych zawodników Igora Grzyszczuka i Jarosława Krysiewicza, tym bardziej chyba to cieszy. To znaczy, no oni już nie mogli grać, bo zeszli za 5 fauli, ale mimo wszystko ja chciałbym naprawdę wszystkich zawodników, którzy byli na boisku, przyczynili się do tego, zagrali naprawdę, byśmy nic, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że to będzie zaprocentowało. No, w tym meczu pokazał się Nobiles. Taki Nobiles, jaki w poprzednim sezonie występował w pucharach i myślę, że tak już zostanie. Dziękuję, gratuluję i czekamy na sezon. Dziękuję. Tyle asystent trenera Wojciech Kobielski. Ja przypomnę państwu, że Nobiles Włocławek pokonał dzisiaj węgierski Tornem 87-60 i awansował do trzeciej rundy rozgrywek o puchary europejskie. Z niezwykle emocjonującego i dramatycznego spotkania z sali włocławskiego Osiru żegnajmy.